Dzień dobry, witamy w The Human Story, podkaście o motywacjach i inspiracjach ludzi z różnych ścieżek życiowych. A skoro mowa o życiu, to e, zaczniemy go dzisiaj szukać, ale już poza naszą planetą, e, nawet poza naszym układem planetarnym. A osobą, która nas poprowadzi w tych badaniach, e, będzie e, pan doktor Janusz Pędkowski z Massachusetts. Institute of Technology, który jest również wiceprzewodniczącym Venus Life Finder Mission Concept Study. Obecnie na stałe w Polsce reprezentant MIT. Doktorat obronił w dziedzinie biofizyki na Uniwersytecie Virginia. Jest badaczem specjalizującym się w poszukiwaniach życia na egzoplanetach, czyli. Planetach spoza naszego układu słonecznego, ale także na Wenus. Zajmuje się też biosygnaturami gazowymi i biochemią teoretyczną, między innymi. Dzień dobry panie doktorze, dziękujemy za przybycie i za poświęcenie nam swojego cennego czasu. Dzień dobry panu i witam państwa również bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo ciekawą dyskusję. A jak już wiem, że tak będzie, już to czuję. No to zacznijmy, jak szukać życia poza planetą Ziemia? No to jest bardzo, bardzo takie ogólne pytanie, ale też bardzo ważne pytanie, dlatego że my rzeczywiście zajmujemy się poszukiwaniem życia pozaziemskiego i my rzeczywiście to robimy. I to jest, to jest mój zawód. Ja jestem astrobiologiem i moją moim, moim codzienną taką działalnością jest właśnie poszukiwanie życia pozaziemskiego. I poszukujemy tego życia pozaziemskiego zarówno poza naszym Układem Słonecznym, czyli staramy się znaleźć to życie na planetach pozasłonecznych, które są nazywane również egzoplanetami. No a w tej chwili mamy ich już naprawdę tysiące, Właściwie występowanie planet pozasłonecznych jest normą. Można powiedzieć, że właściwie każda, planet, każda gwiazda na naszym niebie nocnym właściwie ma tych swoich różnych kompanionów planetarnych. Więc tych planet jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. I my szukamy tego życia na tych planetach pozasłonecznych również, ale również szukamy tego życia w naszym Układzie Słonecznym. Nie, nie zapominajmy o tym, że w naszym Układzie Słonecznym również są bardzo ciekawe i księżyce, i planety. Na których mam nadzieję, że też Państwa przekonam, no będzie, mamy rzeczywiście jakieś, jakieś różne sygnały, które który można byłoby przypisać naprawdę czemuś bardzo ciekawemu? Albo życiu, albo bardzo skomplikowanej, ciekawej chemii. Nie więc... tylko planeta, ale i księżyca. Tak, właśnie. Też, trzeba to sobie powiedzieć, że, że nie tylko planeta, ale i księżyca. No i w jaki sposób my szukamy tego życia? No więc to jest, to jest z kolei. My nie mamy czegoś takiego, niestety jeszcze nie mamy czegoś takiego, jak ten star trekowy tricorder. Tak? Bo star trekowy tricorder to zawsze, zawsze pokazywał nam life science, te tak zwane sygnały, jakieś sygnały, czy tam występowanie życia od razu. Tak? Wyciągało się ten tricorder i od razu się wiedziało, czy tutaj jest coś żywego na tej planecie, w jakimś miejscu, czy nie. Tutaj nie ma drogi na skróty. Nie ma, niestety nie. I właściwie można powiedzieć, że mówienie, że się szuka życia, to jest taki pewien też skrót myślowy. Dlatego, że my zawsze szukamy czegoś bardziej konkretnego. Czegoś konkretnego. Szukamy anomalii, szukamy czegoś, co nie pasuje do naszego obecnego, do naszej obecnej wizji planety czy, jakiego, czy środowiska, w którym tak naprawdę, tak naprawdę byśmy chcieli to życie znaleźć. I jeżeli rzeczywiście na przykład znajdziemy jakiś sygnał, który, który, którego się nie da wyjaśnić w naszą, obecną, obecną, naszą obecną wiedzą. No to możemy, możemy wysnuć wtedy hipotezę, że tak naprawdę być może ten sygnał jest, jest pochodzenia życia. A czy to jest przykład I... proxima B planety? Ha, tak. To, 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 co ja mam na myśli, przez sygnał, to może to jest właściwie, to jest, bo zaczynamy od pewnych takich ogólnych stwierdzeń, tak. żeby potem się dostać nieco głębiej do bardziej takich szczegółowych aspektów sprawy. Więc to, co ja mam na myśli, poprzez sygnał, to może być wszystko, co jest tak naprawdę czymś, co jest anomalnym. Możemy tutaj myśleć w kategoriach takich sygnałów, na przykład radiowych, które, są, które mają anomalną strukturę. Yy, na przykład, tak jak ten potencjalny sygnał z Proxima B, który obecnie, o ile ja nie śledziłem tej sprawy tak bardzo dokładnie, natomiast wydaje mi się, że ten sygnał został przypisany czemuś tak naprawdę nieco, nazwijmy tutaj nieco kolokwialnie banalnemu i że niestety jest to sygnał tak naprawdę naszej własnej cywilizacji fałszywe Fałszywy trop. Tak, jest to fałszywy trop, ale co oczywiście jest bardzo ważne, że takie fałszywe tropy mają też duże znaczenie naukowe, dlatego że dają nam wiedzę na temat tego, co, jakie, jakie zrobić modyfikacje w tego typu na słuchach, żeby później tak naprawdę jednak wykluczyć, mieć więcej możliwości wykluczania różnych fałszywie pozytywnych, tego typu sygnału. Czyli sygnały tak. radiowe jest. To mogą być sygnałów. radiowe sygnały, oczywiście radiowe sygnały są po to, żeby znajdować życie bardziej rozwinięte technologicznie, te cywilizacje pozaziemskie na przykład. Natomiast to, to, co ja mam na myśli również przez sygnały, to jest przede wszystkim coś, co jest anomalne pod kątem na przykład chemicznym. To znaczy, mamy do czynienia na przykład z wykrywaniem jakichś związków chemicznych, co do których nie mamy żadnej znanej ścieżki chemicznej, która mogłaby je. Tworzyć. Czyli na przykład mamy środowisko planety, którą rozumiemy w miarę, w miarę dobrze, czy na przykład geologiczne środowisko na powierzchni jakiejś planety i znajdujemy na przykład jakieś ciekawe związki, które, o których na chwilę obecną na przykład nie wiemy, nie znamy żadnego procesu, który mógłby produkować je w danych warunkach planetarnych, czy na przykład na Marsie, czy na innych planetach. Więc tego typu anomalie to jest coś, co my szukamy, chemiczne anomalie. I te chemiczne anomalie to mogą być również gazy atmosferyczne których się nie da wyjaśnić poprzez procesy, znane procesy chemiczne, czy fotochemiczne, czy geologiczne na planecie. Na przykład na naszej planecie tlen atmosferyczny, którego mamy na 20, prawie 1% w atmosferze, jest taką anomalią z punktu widzenia jakiejś cywilizacji pozaziemskiej, która by miała bardzo dobre teleskopy i by patrzyła na, na nasz Układ Słoneczny. Oni by zauważyli ślad taki spektralny w widmie naszego, zebranym z naszej, z naszej tej atmosfery, z naszej Ziemi, ten właśnie sygnał tego tlenu i by doszli do wniosku, że rzeczywiście jest to ciekawa sytuacja, dlatego że tlen jest związkiem reaktywnym, który tak naprawdę bez, bez takiego ko, ko, ciągłego, ciągłej produkcji, bardzo efektywnej produkcji, by, bardzo, by od razu przereagował. Więc jest jakiś proces chemiczny, który produkuje ten tlen w bardzo, w bardzo efektywnie i w bardzo dużej ilości. I jakaś podstawa życia, która jest I procesem, i tutaj tak. zadają, można sobie zadać pytanie. Bo na, tej etapie, na tym etapie, z punktu widzenia paru 10 lat świetnych, powiedzmy 20 czy 20 lat świetnych, jeżeli byśmy patrzyli na Ziemię jako na egzoplanetę, no to byśmy wysnuli wtedy hipotezę. Co tak naprawdę może być, jaki proces chemiczny na tej. Egzoplaneta, która najprawdopodobniej jest skalistą małą planetą, bo oni by tak sobie pewnie myśleli, jaki ten proces chemiczny mógłby ten tlen produkować? Ciekawe, czyli jako badacze musimy się e, ubrać w buty obcych de facto, obcych względem produktu, e, produktu, obiektu badanego. Oczywiście, ale przecież jeżeli ktoś istnieje w naszej galaktyce inny, to my dla nich jesteśmy obcy. Myślę, tak. to taka, taka prosta relacja. To jest taka prosta relacja, jak najbardziej. I my patrzymy na takie anomalie, na przykład z punktu widzenia tych obcych, na ten nasz tlen atmosferyczny, w naszej Ziemi, i dochodzimy do wniosku, być może dochodzimy do wniosku, że to jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie wykluczyć. Oczywiście, to nie oznacza, to nie jest dowód na istnienie życia na jakiejś planecie, ale jest to pewna poszlaka, że zachodzą procesy chemiczne, których my kompletnie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, biorąc pod uwagę znane zachowanie chemiczne i geologiczne zwykłej planety skalistej, taką jaką jest Ziemia. I także to są właśnie te anomalie, których szukamy. Czyli do badania używamy e, radiofal, czy w ogóle badania fal? Ta. Badania fal, badania też. E struktury chemicznej planet i procesów, które leżą u posady tychże tych tak. struktur, a także domyślam się, że używamy tak zwanych visuals, czyli obrazu. No obrazy jak najbardziej. To znaczy można to podzielić na dwie, dwie takie kategorie. Jeżeli szukamy życia poza naszym Układem Słonecznym, no niestety na chwilę obecną my nie mamy technologii, która by umożliwiła nam efektywne polecenie poza nasz układ słoneczny, więc jeżeli mamy badać czy szukać życia pozaziemskiego w układach planetarnych poza Naszym układem, czy, czy, czy właśnie na tych egzoplanetach, no to używamy takiej technologii, która, to musimy używać teleskopów tak naprawdę i obserwować, te, obserwować te, te układy planetarne zdalnie, nazwijmy to w ten sposób. I tutaj taką główną techniką, której używamy, jest ta tak zwana spektroskopia transmisyjna. Tutaj po prostu w pewnym sensie filtrujemy światło gwiazdy przez jeżeli planeta obiega gwiazdę, no to gwiazdę centralną. No to może to i, i, i my na nią patrzymy tak w swoim sensie, no tak horyzontalnie nazwijmy to w ten sposób. Nie wiem, czy użyłem dobrego słowa. No to dochodzi do sytuacji, w której ta planeta tak naprawdę jest pomiędzy naszym teleskopem a swoim dyskiem. Czyli przechodzi przez światło tak. gwiazdy. O, tak, to jest dobrze powiedziane. Bardzo dziękuję, że Pan tutaj mi pomaga w wyjaśnieniu te, tego procesu. I generalnie mamy sytuację taką, że to światło gwiazdy jest filtrowane przez tą. Tą atmosferę tej planety, jak przychodzi, jest zbierane przez nas teleskop. Teraz i tu oczywiście mamy, no mamy ten nasz wspaniały teleskop Jamesa Webba, który tego typu właśnie obserwacje będzie nam również będzie nam możliwiał. Jeżeli zatem zbierzemy sobie takie spektrum tej, tej planety, tej właściwie atmosfery tej planety, no to będziemy mieli te takie tak zwane linie absorpcyjne. Które, i to jest coś takiego jak linia papilarna. Każdy związek chemiczny wchodzi w reakcję ze światłem i ma tak, i te reakcje są bardzo specyficzne i na podstawie tych reakcji można zidentyfikować jaki jest skład chemiczny Atmosferia. tejże atmosfery. I jest patrzymy, naprawdę. czy niektóre z tych takich czarnych właśnie prążków tych absorpcyjnych linii, to jest coś, czego my tak naprawdę nie jesteśmy za bardzo wyjaśnieni. Jaki kształt ma um... Właśnie te, te linie absorpcyjne, w jaki kształt ustawia się przy planetach o podobnym składzie, czy w ogóle możemy stwierdzić, że istnieje planet o podobnym składzie atmosferycznym do naszego. No, byśmy się spodziewali na przykład, jeżeli chodzi o taki skład chemiczny tych atmosfer, tych skalistych planet, to mamy, to, to mamy właściwie tutaj przede wszystkim spodziewamy się na przykład takich bardzo, bardzo prostych gazów, takich jak na przykład dwutlenek węgla. Czy, czy na przykład y, dwutlenek węgla przede wszystkim. Jeżeli mamy do czynienia z planetą, która na przykład jest dosyć, y, jest dosyć młoda, czy ma bardziej, nazwijmy to, chemicznie bardziej zredukowane środowisko, to możemy również się spodziewać na przykład metanu albo nawet, nawet y, wodoru co prawda te niektóre z tych związków, tak jak na przykład azot czy, czy wodór, nie do końca będą spektralnie aktywne, ale to, ale takie, jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, tak naprawdę jakie, jak, czego się spodziewamy w, jako, takich, jako tych składników tej atmosfer, to właśnie byśmy mieli tego typu proste gazy. I teraz w tychże gazach, w tych głównych naszych składnikach, naszym, naszym głównym gazem atmosferycznym jest azot. Tak? Tak. Bardzo, nazwijmy to kolokwialnie, zwykły gaz, jakbyśmy to mogli powiedzieć. I dopiero te wszystkie gazy, które są dodatkowymi składnikami naszej atmosfery, są tymi ciekawymi gazami, które tak naprawdę są potencjalnie produkowane przez życie, albo jakieś skomplikowane, ciekawe, ciekawe procesy chemiczne. Więc my szukamy, po pierwsze, musimy stwierdzić i tutaj James Webb Teleskop nam bardzo w tym pomoże ten teleskop Jamesa Webba, musimy stwierdzić, że dane planety mają atmosferę. Dlatego, że jeżeli nie ma atmosfery, no to życie na powierzchni planety jest niemożliwe. Możemy oczywiście mieć takie sytuacje, jak na przykład być może pod powierzchnią lodowej skorupy Europy księżyca Jowisza, jest ten globalny ocean wodny, który być może tak naprawdę mo może być zamieszkany przez jakieś istoty, przez jakieś żywe organizmy. Natomiast to nie jest powierzchnia y, tego księżyca, która jest zamieszkana. I jest tam najbardziej dostępna też powierzchnia tak. ciał tak. niebieskich. Tak, tak, oczywiście. Tylko w tym przypadku akurat, żeby żeby tak naprawdę móc, móc tą. Powierzchnię planety uczynić zdatną do zamieszkania, musimy mieć tą taką ochronną warstwę gazów atmosferycznych, czy po prostu atmosfery, która też powoduje, że na przykład temperatura jest odpowiednia, czy też na przykład powoduje to, że jest ochrona przed promieniowaniem kosmicznym, i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw sprawdzamy, czy naprawdę ta atmosfera tak naprawdę istnieje w tych, na tych planetach, gdyż no, to zwiększa szanse na to, że tak naprawdę ta planeta może być zamieszkana. A potem patrzymy, czy w tym, czy w tym zebranym spektrum. Mamy do czynienia z jakimiś dosyć ciekawymi dodatkowymi składnikami atmosferycznymi, czyli na przykład tych różnymi gazami, których naprawdę nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. No i to częściowo to też będzie pewnie melodia przyszłości, dlatego że ja nie jestem do końca pewien, czy James Webb ten teleskop Jamesa Webba będzie w stanie te bardzo takie dziwaczne czy dodatkowe składniki atmosferyczne wykryć. Natomiast przynajmniej będzie w stanie nam powiedzieć że również planety, które posiadają atmosferę, są normą, a nie wyjątkiem, tak? bo my wiemy na, tym, na chwilę obecną, że tych planet pozasłonecznych jest absolutnie, no, absolutne multum, że właściwie planety pozasłoneczne są normą, a nie wyjątkiem, ale nie wiemy jeszcze do końca, tak naprawdę, nic o, tych składnie, skła, o tym składzie atmosfery, czy tudzież nie wiemy de facto, jaki jest, jaki jest ten rozkład Statystyczny tego, czy te planety mają, ile, ile na przykład z tych planet ma te atmosfery, a ile z nich nie ma, bo to też tak naprawdę da nam informacje na temat tego, jaka część galaktyki jest tak naprawdę zdatna do zamieszkania. Jak wielki jest odsetek planet pozaziemskich, poza naszym układem słonecznym, co do których składu atmosfery możemy stwierdzić, że już go znamy względem całości rozpoznanych planet? To jest bardzo dobre pytanie, bo właściwie ja powinienem uściślić pewne stwierdzenie moje wcześniejsze. My mamy, właściwie jak, mówimy, jak teraz mówimy o tych planetach i poszukiwaniu życia na nich, to my szukamy tego życia tylko właściwie, czy w większości nazwijmy, powinienem zawsze mówić w większości, przede wszystkim na planetach, które są małe, skaliste, czyli właściwie w większości Ziemi albo troszkę większe bądź mniejsze od Ziemi, dlatego że tak naprawdę musimy mieć jakiś Jakiś punkt odniesienia, a nasza planeta jest tym punktem odniesienia, jednak. Natomiast tutaj wracając do Pana pytania, to mamy informacje na temat, te, na temat atmosfer planet pozasłonecznych i składu chemicznego, ale tylko jeżeli chodzi o planety duże, takie gazowe giganty, nazwijmy to w ten sposób, jak Jowisz czy Saturn. Tego typu planety, tylko oczywiście w innych układach słonecznych. I my na przykład mam, mieliśmy obserwacje zrobione przez yy, teleskop Habla. Które na przykład dały nam informacje na temat tego, że o, w atmosferze planety, która się nazywa łosp, o nie pamiętam na, tu numeru, bo tam jest łospa, a potem jest numer. Tak? Jest, jest, więc mamy parę takich przykładów, gdzie na przykład byliśmy w stanie wykryć parę wodną w takich. Atmosferach, tylko to są oczywiście atmosfery planet, które są bardzo duże, gazowe i o których nie możemy mówić tutaj o żadnej właściwie zdolności do zamieszkania, znaczy, czy, czy właściwie takiej, przynajmniej w standardowym tego słowa znaczeniu. Niemniej to, są, to, to jest oczywiście tylko początek naszej drogi, dlatego że to przynajmniej daje informacji na temat tego, że rzeczywiście no, ten skład atmosfery, na przykład tych gazowych gigantów, no, nie różni się znacząco, przynajmniej z tych danych bardzo. Okrojonych, które mamy, od tego, który mamy na przykład w naszym układzie słonecznym. Woda jest bardzo częstym związkiem chemicznym, i oczywiście wykrycie takiej, takiego sygnału pary wodnej to nie oznacza automatycznie. Na, na reżim, powinniśmy się oczywiście cieszyć, że wykryliśmy, natomiast woda sama w sobie nie jest sygnałem życia. Może być czymś, co jest wymagane do istnienia życia, przynajmniej w, jakimś jego, w jakiejś jego formie. Natomiast wykrycie samej wody nie jest, nie jest żadnym. Dowodem czy poszlaką na występowanie życia na przykład na tej planecie gazowej łosp. o numerze, którego niestety Państwo wybaczą, zapomniałem. Yy, więc więc to, jest, to jest dopiero początek. Jeżeli będziemy mieli teraz Jamesa Weba, będziemy w stanie tak naprawdę stwierdzić, że część planet pozasłonecznych, które są wielkości Ziemi, są mniejsze, mają te atmosfery. Jeżeli będziemy mieli bardzo dużo szczęścia, to będziemy mogli na przykład być może zobaczyć jakieś ciekawe, dodatkowe gazy, poza na przykład dwutlenkiem węgla gdzieś tam, albo jakimiś bardziej lotnymi gazami w tej arze atmosferze. Ale stwierdzenie, że, że planeta ma już atmosferę jako taką, jest bardzo dużym sukcesem, szczególnie jeżeli chodzi o te małe planety typu ziemskiego, których, o których wiemy bardzo niewiele, poza tym, że istnieją i że jest ich bardzo dużo. To jest e, jakiś krok też... E... W stronę ewentualnej ekspansji, chociaż trudno tutaj jest mówić o ekspansji, jeżeli o planeta najbardziej przypominająca Ziemię znajduje się w przysłednim gwieździe, tak, do tak. której jeszcze się nie możemy dostać na tym etapie, więc pozostaje nam zwrócić spojrzenie ku naszym sąsiadom, Marsowi i Wenus. Tak, to są nasi najbliżsi sąsiedzi, to są jeszcze sąsiedzi, do których my tak naprawdę możemy polecieć i sprawdzić, i, i, i sprawdzić, co się tam tak naprawdę dzieje. I nawet, nawet nasza sąsiadka, najbliższa, gwiezdna sąsiadka, czyli ta Proxima Centauri, no tam jest rzeczywiście planeta pozasłoneczna, jednak tutaj niestety też ona, ona jest, w tak, tam jest taki układ tego układu planetarnego, że my niestety nie będziemy mogli bezpośrednio... Jamesem Webbem jej badać. To też jest inna ważna rzecz, że nawet jeżeli ona jest tak blisko, to my nie jesteśmy w stanie zrobić tej spektroskopii transmisyjnej. Na tej planecie, dlatego że ona nie przechodzi w ten sposób naprzeciwko tej swojej, dysku swojej własnej gwiazdy, więc nie będziemy mogli na nią patrzeć w ten sposób. To jest pewien też problem, bo to jest pewna też limitacja. Bardzo byśmy chcieli wiedzieć, co się dzieje na tej planecie, ale, ale niestety na razie nie będziemy mogli tak Czyli niestety. orbita jest w jakiś sposób zakrzywiona. Ta, I ta tak, można powiedzieć, można, ta, ta planeta była wykryta trochę inną technologią niż, niż ten, niż ta tak zwana metoda tranzytów. Tak, to by tylko ona była metoda, jak się nazywa, to była metoda Doppler, jak się nazywa? Doppler Shift metod tak? Przepraszam za anglicyzm co jakiś czas. Także niestety to są pewne ograniczenia badania, czy szukania, czy poszukiwania życia pozaziemskiego poza naszym układem. I tutaj rzeczywiście, tak jak pan nadmienił, no, my jesteśmy w bardzo luksusowej sytuacji. Dlatego, że w naszym układzie słonecznym mamy również miejsca, które są niezwykle ciekawe z punktu widzenia astrobiologii, czy z punktu widzenia badania tak naprawdę, czy poszukiwania życia pozaziemskiego. My nie musimy tylko i wyłącznie skupiać się na napatrzeniu poza nasz układ słoneczny, żeby potencjalnie to życie znaleźć. Mamy nie tylko mamy idąc właściwie od zewnątrz naszego układu słonecznego, mamy wszystkie te księżyce tych różnych planet w zewnętrznym Układzie Słonecznym, tak jak na przykład Saturn, gdzie mamy fantastyczny Księżyc Tytan, który jest ciekawy i zupełnie ma środowisko zupełnie inne niż, niż, my, niż my tutaj mamy na Ziemi. Na przykład? Jakie to jest No, środowisko? to jest... To, tytan to jest Księżyc, który ma... który jest jedynym miejscem w naszym Układzie Słonecznym poza Ziemią, który ma ciecz na powierzchni planety, tak? Dlatego, że oczywiście można powiedzieć, że mamy na przykład przykład Europy, następnego księżyca Jowisza z kolei, który ma ten lodowy ocean, ocean pod skorupą lodową, ale to nie jest na powierzchni. Tak? Tytan ma, jest księżycem Saturna, który i ma bardzo gęstą atmosferę, y, która jest gęstsza niż nasza ziemska atmosfera, ale trochę gęstsza, nie o wiele. Nie, nie, nie bardzo gęstsza, ale trochę tak. I, i ma y, z kolei y, tam jeziora i i morza można też powiedzieć rzeki, ciekłego etanu i metanu. Czyli to jest środowisko z kolei, w którym tą dominującą główną cieczą jest coś innego niż woda. Tak? Oczywiście temperatura, która tam panuje, no jest bardzo, bardzo niska. Więc y, dlatego też metan i etan jest, jest ciekły. Natomiast więc, ale jest to środowisko, które jest bardzo ciekawe z punktu widzenia astrobiologicznego. I możemy potem porozmawiać trochę więcej na temat tego miejsca. Natomiast jeżeli byśmy mieli tą podróż wyrusy, wyruszyć w, do, do wewnątrz naszego Układu Słonecznego, no to następnym, następnym miejscem, które moglibyśmy również odwiedzić, jeszcze, jeżeli byśmy tak z, z, trochę zrobili takie małe kółeczko naokoło Saturna, no to moglibyśmy również zbadać sobie Enceladusa, który jest takim bardzo małym księżycem, który też ma ciekły ocean pod powierzchnią swoją lodową. Tutaj z kolei nie mamy już sytuacji, w której ta ciecz, ta woda w tym przypadku... Jest na powierzchni, tylko jest przykryta tą lodową skorupą. Ten księżyc najprawdopodobniej jest bardzo młody. Tutaj oczywiście bardzo kontrowersyjne stwierdzenie pierwsze z wielu kontrowersyjnych stwierdzeń, które będziemy mieli w naszym wywiadzie. Niech się nasi widzowie przygotują. Tak, proszę się przygotować, proszę państwa, bo będziemy tutaj naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe, kontrowersyjne tematy poruszać ale to wewnętrznym, w wewnętrznym tym Układzie Słonecznym bardziej niż zewnętrznym. Natomiast Enceladus jest najprawdopodobniej bardzo młodym Księżycem. Coś się stało w Układzie Saturna takiego, być może nawet tak niedawno jak 100 milionów lat temu, co przeranżowało ten system. I to jest oczywiście też hipoteza tutaj, oczywiście pewnie będzie, Państwo, oczywiście mogą mieć całkowicie różną opinię na ten temat, natomiast badania na ten temat się, się toczą i jest całkiem prawdopodobne, że ten układ saturnowy, Saturna jest młody. Dosyć młody, dlatego że powstał, że, że przerażował się, w, i, w tej, i tak jak go widzimy w naszym obecnym układzie. To jest tak naprawdę wynik czegoś, jakiegoś tam, nazwijmy to w cudzysłowie, kataklizmu, który się zdarzył. Ale czy to był kataklizm wewnątrz układu słonecznego, no, czy nie to są odłamki Właśnie ciał, nie wiadomo, który... co to się stało. Natomiast, natomiast są pewne badania, które sugerują, że na przykład Saturn, te, te pierścienie Saturna są, nie powinny być stabilne. One nie mogły być stabilne, jeżeli powstały 4,5 miliarda lat temu, jak się tworzył układ słoneczny. To tak naprawdę one, powinny, one nie powinny być aż tak, bo one są pięknie, wspaniale widoczne, tak? one nie powinny aż takie, aż takie być, nazwijmy to kolokwialnie, duże. Tak? Mamy potem również sugestie, które na przykład, na przykład, sugestie, że właśnie ten Enceladus jest księżycem, który jest dosyć młody, który się stworzył dopiero po tym, nazwijmy to w cudzysłowie, kataklizmie. I tutaj oczywiście ja nie mówię, że co, był rzeczywiście kataklizm coś, co spowodowało, że że ten układ być może jest młody. I tu nie chodzi o to, że sama planeta jest młoda, tylko chodzi o to, że doszło do pewnego przearanżowania się tych księżyców, być może, być może, wokół Saturna. I oczywiście nie chciałbym tutaj sugerować, że to jest oczywiście coś, co nauk, o czym nauka ma absolutną pewność, tylko to jest pewna hipoteza i to jest coś, co ludzie tak naprawdę, część, 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 część naukowców również rozważa. Jeżeli natomiast, dlaczego ja o tym też mówię? Dlatego, że jeżeli jest to układ dosyć młody i Enceladus na przykład jest dosyć młody, no to być może na nim nie ma życia. Jeżeli nawet jeżeli tam jest ta ciekła woda i wszystko jest wspaniale, i na przykład mamy ten globalny ocean pod pod, ence, pod powierzchnią tego lodu, tego małego księżyca Enceladus sodowego. To może to być jałowy. To może być jałowy, dlatego, że być może, że nawet nazwijmy, powiedzmy, że życie powstało pod powierzchnią oceanów, na przykład korminach hydrotermalnych. Załóżmy, że tak jest. To być może, że ten, ten księżyc ma za mało czasu. Czy to żeby... jest kormina hydrotermalna? Tak. Więc jest to, jest, to jest to tak. Pamiętajmy, że mamy takie. Mamy, że tak naprawdę planeta musi być, żeby, żeby była zdatna do funkcjonowania, do życia również, to musi być również geologicznie aktywna. Więc mamy cały ten układ, nazwijmy to wulkaniczno-tektoniczny, który jest i na Ziemi, i jest w bardzo wielu innych miejscach w układzie, Słonecz w układzie słonecznym również. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim, z na, 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 na Ziemi, to mamy taką sytuację, że w momencie, kiedy mamy na przykład styk różnych, płytek tektonicznych, tudzież bardzo geologicznie aktywne środowisko, to mamy do czynienia z takimi, z takimi tworami geologicznymi, które nazywamy właśnie komoinami hydrotermalnymi. I tam dochodzi na przykład do podgrzewania wody i ona tak wypływa bardzo, bardzo, no, jak to się mówi, gwałtownie. I jednocześnie się miesza, i tam są bardzo ciekawe różne reakcje chemiczne, które zachodzą. I to jest w pewnym sensie bardzo dobry system. Recyklingu różnych substancji chemicznych, które mogą dać zaczyn ciekawym reakcjom chemicznym, które z kolei mogą powodować, może mogą prowadzić potem do powstania życia. I to też oczywiście całkowicie hipotetycznie, bo to, jak życie powstało na ziemi, jest całkowicie niewiadome i ludzie się bardzo zupy... Tak, ale to są tylko takie stwierdzenia. Teoria pierwotnej zupy, i czym ta zupa była, to już jest osobny temat, i również gdzie ta zupa występowała, i czy mówiąc jeszcze bardziej kolokwialnie, w jakim naczyniu ją podano. Eee, na przykład, tak, czy było, to, czy było to w tym kominie hydrotermalnym, czy było to również, czy było to na dnie oceanu? Tak, gdzie ta bardzo gorąca woda mieszała się z tą, przez, była podgrzewana przez geologiczne różne procesy i mieszała się z tą, z kolei bardzo zimną wodą Czy była to również, czy było to na przykład wydarzenie powstanie życia na Ziemi już na powierzchni Ziemi, gdzie na przykład dochodziło do takiego cyklicznego wysychania małych jeziorek wody i to życie tak naprawdę powstało w wyniku reakcji chemicznych, które były na powierzchni. Planety, a nie na jej dnie. I tutaj oczywiście to trochę wybiegając, oczywiście pewnie naprzód. To jest bardzo ważne pytanie, w jakich warunkach życie powstało, dlatego że jeżeli życie potrzebuje powierzchni i reakcji chemicznych pomiędzy skałami na powierzchni, a i na przykład promieniowania UV z gwiazdy centralnej i takich cyklicznych wysychań, nazwijmy to w ten sposób, tych różnych małych jeziorek. No to w takim wypadku y, nie powinniśmy się spodziewać życia na Enceladusie, tudzież nie powinniśmy się spodziewać życia na Europie, księżycu Jowisza, który jest również globalnym oceanem, pod, pod y, zamkniętym pod, powierzchni, pod powierzchnią lodu. Chyba, że na Enceladusie znajdowałyby się jakieś e, związki radioaktywne, może. Nie jestem pewien, czy ja dobrze rozumiem, ale jeżeli A. to jest zabawne, to co to teraz powiem, to proszę się śmiać, śmiało. E, je, jeżeli mamy te kieszonki e, na, pod powierzchnią Enceladusa, gdzie znajduje się woda, i mamy jakąś aktywność, rozumiem, że no. tam jest żywe jądro. No tam no. mamy globalny ocean. Więc, więc no. jeżeli jest efekt ciepła, jeżeli jest e, jakaś, jakaś ekspansja termalna, tak, u, uwalnianie się ciepła i zakładam, że byłyby jakieś związki radioaktywne, to czy to mogłoby zastąpić bezpośrednie oświetlenie? E to mogłoby. Większym problemem tak naprawdę jest co innego, że jeżeli potrzeba tego cyklicznego wysychania mm. i potem nawodnienia, nazwijmy to w ten sposób tego... tego rodzaju do... uprawy. Tak, coś w rodzaju uprawy, to nie da się wysuszyć globalnego oceanu, który był permanentnie tam od początku, nie w przypadku Enceladusa powiedzmy, jeżeli te kontrowersje związane z wiekiem... Układu saturnowego są poprawne. No to, no, ale to, to, to oczywiście Enceladus jest za młody, żeby ewentualnie mieć życie. Natomiast jeżeli. Natomiast Europa, wiadomo, że jest to stary księżyc, który jest tak stary, jak nasz układ słoneczny, jak Jowisz. Tak? Więc jeżeli coś żyje w Europ pod, pod, tą, pod tą pokrywą lodową Europy, no to wtedy mamy przynajmniej sugestię, że albo życie powstaje w kominach hydrotermalnych na, na, na no pod powierzchnią oceanu, na dnie oceanu, albo co jest jeszcze ciekawsze z oczywiście spekulacją, albo jest więcej niż jedna ścieżka, która prowadzi do powstania życia, więcej niż jedna taka chemiczna ścieżka, którą życie może w wyniku której życie może powstać. My znamy ścieżkę polimerów. My nie znamy żadnej ścieżki. Żadnej ścieżki. Dlatego, że my nie wiemy nawet, jak nasze własne życie powstało tutaj na Ziemi. Ale znamy budulce. No tak, my wiemy z jest, czego jesteśmy zbudowani. Tylko pytanie, oczywiście, tylko to jest niezwykle trudne, trudne, trudne zadanie, cofnąć się 4,5 miliarda lat, czy 4 miliardy lat powiedzmy, do początków i, i na podstawie tego, co mamy teraz, Wywnioskować z sobą na samym początku. Czy byłby Pan absolutnie pewien, że na przykład RNA to jest pierwszy polimer genetyczny? Absolutnie byłbym nie pewien. Oczywiście. I nawet ekspert w dziedzinie powstania życia nie powinien być tego pewien. On może być przekonany, że to jest bardzo rozsądnie sugerować na przykład, że pierwszym polimerem genetycznym było RNA. Ale pewności takiej nie można mieć. Co jeśli były inne, które się nie przyjęły? Co jeżeli było coś przed RNA, RNA było potem, bo było fajniejsze, lepsze, a DNA ostatecznie przejęło rolę głównego polimera genetycznego, a RNA ma tę dodatkową funkcję przy transkrypcji i dalej translacji. Mówiąc już językiem biologa, ale astrobiologia ma w swoim takim. Ma w sobie, ma w sobie wiele biologii, więc można, można tutaj co jakiś czas zahaczać również o biologię. Z... Tak, zastanawiam się też nad skokowością rozwoju życia. Przecież Ziemia, abstrahując już od tego, że jest pewnym fenomenem, jak śmiemy twierdzić, w skali galaktyki naszej, naszej galaktyki przynajmniej, to. Jest tam pewna skokowość. Podejście do stworzenia lepszego życia, inteligentnego było więcej niż jedno. Na pewno, to znaczy to jest tak. Jest pewna iluzja tego, że ewolucja ma jakiś kierunek. Ja trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ewolucja nie ma żadnego kierunku. Wystarczy popatrzeć na rozgwiazdy. <noise> tak. Która, to jest, to tak. Można byłoby powiedzieć, że zalicza regres zupełnie. Rozgwiazda miała wcześniej, tak. prawda, mózg. I, tak, tak, tak. I stwierdzi, znaczy stwierdziła, no. jakoś warunki zaistniały takie, które pozwoliły, które, które wymusiły na niej pozbycie się tego mózgu i nadal żyje Oczywiście. ma się bardzo dobrze. Dlatego, że w ewolucji jest tylko w grze, którą jest ewolucja, jedyną taką walutą, którą się operuje. To jest to, ile się zostawi płodnego potomstwa. Nie ma żadnej innej nie ma żadnej innej waluty. I w momencie, kiedy tak naprawdę prostszy, prostsze rozwiązanie na przeżywalnie jest bardziej efektywne w zostawianiu płodnego, większej ilości płodnego potomstwa. Czy właściwie płodnego to jest bardzo ważne. Bo chodzi o to, żeby mieć potomstwo, które z kolei znowu jest możli ma możliwość reprodukcji. Efekt domina jest zachowany. Tak, jest. Więc to jest jedyna waluta tej gry. Więc, nie ma, więc ewolucja nie ma sama z siebie takiej tendencji do tego, żeby na przykład wyprodukować życie inteligentne. To nie jest cel, ona nie ma celu. Jedynym celem jest to, żeby zostawić jak najwięcej płodnego potomstwa jest ta reprodukcja i tak naprawdę to powielanie. Niezbyt nie dokładnie studiowałem teorię Darwina. Ale czy w takim wypadku moglibyśmy stwierdzić, że miał rację w... częściową, stwierdzając, że ewolucja jest to po prostu przetrwanie? Survival of the fittest. Tak. Czy, ale fittest for what? Czyli e, najbardziej przystosowanych do czego? Do środowiska, do warunków. To a... jest survival of the fittest. To tak. jest oczywiście. Tak. To jest przetrwanie najsilniejszych. Tylko że definicja tego, co to jest najsil... co to znaczy najsilniejszym, to jest tak naprawdę ten ktoś, ktoś czy to coś, te życie, które jest w stanie dostosować się do danych warunków i w, war... w tych warunkach mieć jak najwięcej. Potomstwa, które z kolei jest w stanie znowu mieć potomstwo. A o co tu chodzi? To, a, co ja, co, a co tutaj z kolei, co przecież rozumiemy poprzez środowisko? Środowisko to nie tylko jest to, na jakiej to sobie skale na przykład, żyją jakieś mchy albo, albo yy, na przykład jakie bakterie żyją sobie w jakimś tam rozpadlinie w jakimś, pod jakimś kamieniem, ale jest to również to, Jakie są inne organizmy żywe, z którymi przez cały czas trzeba wchodzić w interakcje, z którymi albo się tworzy różnorakie ekologiczne zależności, albo wręcz się z nimi walczy. I to też jest środowisko, bo ewolucja automatycznie poddaje właśnie temu sprawdzaniu, i czyli tym sprawdza tą siłę przetrwania, czy adaptacji, właśnie. Właśnie adaptacji do tego środowiska. Natomiast to środowisko to nie jest tylko planeta, w której, na której te życie żyje, i z tymi wszystkimi różnymi kataklizmami, które sama planeta jest w stanie. na te, Właśnie środowisko na... się też zmienia. Środowisko się zmienia. Więc na przykład tą siłą tego organizmu jest również to, jak bardzo organizm jest w stanie się prze przetrwać zmiany z tego środowiska. Adaptować do zmiany tak. środowiska. I dlatego właśnie ssaki zdały się być bardziej przystosowane tak. do zmian środowiskowych tak. właśnie na Ziemi. Ale to też trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że ewolucja również nie przygotowuje się na to, że jakiś wielki meteoryt nagle spadnie. Bo nie ma. Ona, ewolucja jest w pewnym sensie, nie przewiduje nic w przód. Ona się tak naprawdę... Te biedne organizmy, które podlegają tej darwinowskiej ewolucji przez cały czas, one się tylko mogą dostosować do tego, co jest tu i teraz. Tak, zawsze tu i teraz. Tak, zawsze tu i teraz. I proszę spojrzeć na to jeszcze z innej takiej nieco globalnej perspektywy. To, że i to, mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu też. Dlatego, że co to znaczy tak naprawdę ciężkie środowisko do życia? Co to znaczy? To jest dla, z jakiegoś perspektywy jakiegoś, innego, jakiegoś organizmu. Na przykład my oddychamy tlenem atmosferycznym. Bez tego tlenu nie jesteśmy w stanie w ogóle funkcjonować. Mnóstwo organizmów na naszej ziemi i wszystkie skomplikowane organizmy, z wyjątkiem być może pojedynczych przypadków o, o, różnych organizmów pasożytniczych, tego tlenu potrzebują. Te skomplikowane organizmy, tak? bardzo dużo bakterii jest również zależne od tlenu. Ale 2,5 miliarda lat temu, właśnie 2,5 miliarda lat temu był ten taki, zmiana zupełnie składu chemicznego naszej atmosfery, taki całkowicie globalnym, globalnym aspekcie tej sprawy, to był kataklizm na niesamowitą skalę. Nikt prawie nie był przystosowany do tego, żeby nagle, i to nie było oczywiście nagle, tutaj trzeba sobie też zdać sprawę, że tam było, to, to trwało całkiem długo, ale to zmiana była tak dramatyczna, i że to spowodowało, no absolutną, absolutną hekatombę różnych mikroorganizmów, które do, tego, do tych środowisk, które do tego środowiska tlenowego w ogóle nie były przystosowane. Bo od początku powstania życia na Ziemi, aż do tego wielkiego yy, tak zwanego, jak to się po angielsku nazywa, Great Oxygenation Event, tego tlenu w atmosferze nie było i nie trzeba byłoby się w ogóle przystosowywać do tego. A dlaczego ten tlen jest takim problemem? Jest to bardzo reaktywny związek chemiczny, który tak naprawdę niszczy bardzo wiele z skomplikowanych związków organicznych. Więc trzeba przez cały my na przykład przez cały czas naprawiamy nasze DNA, dlatego, że mamy różne wolne rodniki tlenowe na przykład, które nam bardzo przeszkadzają. Ale myśmy się dostosowali do tego. Teraz to ja, ja zawsze takie filozoficzne pytanie zadaję, że wróćmy do tego początku naszej dyskusji, gdzie myśmy byli takimi różną obcą cywilizacją, która patrzyła swoim bardzo dobrym, lepszym teleskopem niż James, Amity, niż ten James Webb, na naszą na naszą planetę, Ziemię, i znalazła ten, ten tlen w liczbie bardzo dużym, w bardzo dużych ilościach 20% całości. Stwierdzamy, że to są warunki niezdatne do życia. Jeżeli oni nie mają precedensu tego, że ich biosfera jest tak zależna od tego tlenu, to dochodzą do wniosku, że jest to silnie utleniające środowisko. W którym dochodzi do, do. Na przykład, mogliby tak dojść do wniosku. To nie jest wcale takie taki nonsensowne stwierdzenie. Na pierwszy rzut oka bym się tak wydawało, jeżeli nie są zależni od tego tlenu i nie mieliby w ogóle przykładu na to, że metabolizm może być zależny od tlenu w jakikolwiek sposób. To by doszli do wniosku, że mają do czynienia z jakąś dziwną planetą, w która jest niezdatna do zamieszkania, dlatego że może dojść do spontanicznego zapłonu materii organicznej. I przestańmy na to patrzeć. Szkoda czasu, tak, szukajmy dalej. Tak, przestańmy na to patrzeć szkoda czasu i szukajmy dalej. Dlatego, że. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, i to jest to, czym my się również zajmujemy, jako to jest my day to day job, spróbować przewidywać te rzeczy, które są niemożliwe do przewidzenia de facto. Czyli czy życie ma tylko tą jedną ścieżkę, którą, jeżeli szukamy życia pozaziemskiego, czy w naszym układzie słonecznym, czy poza nim. Czy my zawsze się musimy spodziewać rozwiązań chemicznych, które my mamy tutaj na Ziemi? Czy na przykład w bardzo prymitywnym takim trochę stwierdzeniu, czy zawsze, marzymy, czy zawsze mamy szukać RNA czy DNA? Czy zawsze mamy szukać białek? Czy zawsze mamy szukać aminokwasów? Czy zawsze mamy szukać tych samych metabolicznych szlaków, które my mamy tutaj, żeby na przykład zbierać energię? Albo czy zawsze mamy szukać tej samej fotosyntezy, którą my mamy tutaj? Czy nie? Czy, czy mamy na przykład ile mamy możliwości na stworzenie różnych polimerów genetycznych, ile mamy możliwości na stworzenie analogów białek, nie białek samych w sobie, tylko na przykład jakich innych rzeczy? Bo my najgorszą tragedią w naszej dziedzinie, w naszych różnych działaniach byłoby to, żebyśmy wysłali te wszystkie próbniki i zaczęli badać, badać te wszystkie planety, nawet w naszym układzie Słonecznym, i byśmy przeoczyli. To, że właśnie wykryliśmy życie, tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy. Dlatego, że nie byliśmy przygotowani intelektualnie, czy nawet nie mieliśmy wystarczającej wyobraźni naukowej. Mieliśmy uprzedzenie w pewnym sensie, ale. Tak. Antropocentryczne, Antropocentryczne że nawet nie, zdajeli, nie zdaliśmy sobie sprawy z tego, że właśnie dokonaliśmy największego odkrycia w ogóle w historii ludzkości, tylko po prostu nie byliśmy w stanie przypisać tego do tego, czym to tak naprawdę jest. I to jest coś, z czym my się zmierzymy w codziennie, dlatego że my skłaniamy się ku temu, że życie jako zjawisko niekoniecznie musi całkowicie chemicznie wyglądać w ten sam sposób, w jaki my mamy tutaj na Ziemi. Pan doktor mówi: My, czyli jako MIT, Earth Atmospheric Planetary Science Department, tak? Tak. tak. Znaczy, ja jestem, ja jestem zafiliowany z MIT. Tak, oczywiście. I my, my, jako nasza grupa badaczy z profesor Sarą Ziger na czele, to jest tak naprawdę nasza, nasze główne zadanie też. Bo my szukamy, my mam nadzieję, że będziemy dalej zwiedzać te różne planety w naszym układzie słonecznym. Bo na razie się zatrzymaliśmy na Enceladusie i mieliśmy wielką dodatkową dygresję na ten temat. Natomiast my szukamy życia w naszym układzie słonecznym również i miejmy nadzieję no, również na Marsie, ale również na Wenus, gdzie to środowisko. Jest zupełnie diametralnie inne od tego, co my na ziemi, mamy na Ziemi. A jednak nam się wydaje, że nie jest to środowisko, które z punktu widzenia, astrobiologicznego jest zupełnie jałowe, czy zupełnie no, nie do, niezdatne do zamieszkania. Nam się może tak wydawać z punktu widzenia naszej własnej biochemii, czy naszych własnych rozwiązań ewolucyjnych, które my mamy tutaj na Ziemi, ale my nigdy nie musieliśmy, czy my przez my. Tym razem mam na myśli całą naszą biosferę, a nie ludzi na MIT. My nie musieliśmy się nigdy dostosować do warunków, które panują na innych planetach w naszym układzie słonecznym. Co więc, przy, w pewnym sensie, takie przyrównywanie naszej biosfery czy naszego życia i, i jego rozwiązań chemicznych do warunków panujących na innych planetach jest w pewnym sensie bardzo trudne, a czasami w ogóle niezbyt przydatne z tego powodu, właśnie. Jest zwodnicze. A wyobraźnia działa i chcielibyśmy widzieć też warunki zdatne e, do zamieszkania w naszym układzie słonecznym albo sobie powyobrażać, że kiedyś tak było, a my jesteśmy odległymi kuzynami e, Wenusjan e, albo Marsjan. E, były nawet takie książki science fiction na początku XX stulecia. E, opowiadająca o upadku cywilizacji Wenus. Nie jestem pewien, czy to nawet nie był ten sam autor, który napisał Konana Barbarzyńcę. Ale właśnie, a co z Wenus? Wenus, no, Wenus to jest moja ulubiona planeta w Układzie Słonecznym. Wenus jest planetą, którą, która jest często nazywana taką siostrzaną planetą do Ziemi. A uważa pan, doktorze, że Mars niestety trochę kradnie show Wenus? O nie, i widzi pan, to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Ja jestem entuzjastą. Nie mam nic przeciwko Marsowi. Nie, ja nie mam nic przeciwko Marsowi. Ja jestem entuzjastą poszukiwania życia w całym Układzie Słonecznym. Ja uważam, że to jest oczywiście hipotetyczna i spekulacja na razie, ale mam nadzieję, że te spekulacje i hipotezy w pewnym momencie staną się faktem naukowym, a nie tylko hipotezą i spekulacją. Natomiast ja uważam, że życie nie jest czymś, co jest bardzo rzadkie. To jest w pewnym sensie konsekwencja pewnych działań, pewnych chemicznych procesów i geologicznych procesów na planecie. A trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. W momencie wystarczy, że życie powstanie na planecie tylko raz w jednym miejscu na tej planecie i właściwie, jeżeli to życie nie zostanie zabite przez jakiś glo glo globalny kataklizm, opanuje całą tą planetę. A wiemy, że darwinizm czy ta ewolucja jako taka no jest jednym z najsilniejszych procesów w ogóle we w wszechświecie, bym powiedział. Selekcja darwinowska jest po prostu najsilniejsza. Ona automatycznie selekcjonuje tych, którzy są w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze zmiany rozmawialiśmy o zmianach atmosferycznych czy różne inne po prostu na planecie. I możemy tutaj właśnie przywołać ten przykład Wenus. Czy Wenus zawsze, ta nasza siostrzana planeta, która tak naprawdę jest bardzo zwodniczo nazywana siostrzaną planetą, bo jest zupełnie inna od Ziemi, może mieć tylko wielkość taką podobną do Ziemi, ale środowisko, które tam panuje jest zupełnie inne. Mamy na powierzchni planety, mamy 465 stopni Celsjusza, właściwie żadna skomplikowana chemia organiczna nie jest w stanie tam wytrzymać, ale już 50 kilometrów od tej powierzchni, powyżej tej powierzchni, Mamy te takie, te, te chmury wenusjańskie, to, to one powodują, że Wenus jest taka trochę, no nazwijmy to, nudnawa, jak się na nią spojrzy, bo jest to tak naprawdę jest całkowicie przykryta tą pokrywą chmur, która jest pełna i permanentna, więc jest przez cały czas. Nie tak jak na Ziemi, że mamy do czynienia z chmurami, które. 30 minut po ich stworzeniu mogą się, mogą się znowu rozpłynąć. Ale na powierzchni Wenus, na twardej, skalistej powierzchni Wenus, e, mamy zjawisko dnia i nocy, czy jest tam permanentna ciemność? Nie. To znaczy, Wenus obraca się wokół własnej osi bardzo powoli. I w odwrotną stronę niż. niż te. Nie wiadomo do końca dlaczego. Takie są różne hipotezy dotyczące też. Ale, ale generalnie mamy tam zjawisko dnia i nocy, tylko że ten dzień jest dłuższy niż rok. Bo, bo po prostu ta planeta obraca się w bardzo, powol bardzo powoli. Mamy coś, co je, czego, się, czego nie ma na Ziemi również, a mianowicie tak zwane zjawisko superrotacji atmosfery. superrotacji. Atmosfera porusza się szybciej wokół planety, czy wiatry wieją, może nazwijmy to w ten sposób, wiatr wieje szybciej wokół tej planety, niż planeta się tak naprawdę obraca wokół własnej osi. Co powoduje, że na przykład efektywny dzień, jeżeli byśmy mieli latać w tej atmosferze sobie, na przykład w tych chmurach na jakimś balonie, to efektywny dzień jest 4 dni, a nie 240. Tak? Bo to tak. Więc to są takie różne dziwne, yy, 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 dziwne różnice, ale też tutaj trzeba sobie właśnie zdać sprawę z tego, że to, że my patrzymy na dane planety w naszym układzie słonecznym teraz, tu i teraz, to nie oznacza, że te planety zawsze w ten sposób wyglądały. I to jest ta zmiana, o której my zawsze mówimy, że my oddychamy sobie cudownie tutaj tlenem, podczas kiedy jest to największa trucizna w galaktyce, tak? Tylko, że my, nie dość, że się najpierw przystosowaliśmy i my, jako biosfera, przystosowaliśmy się do tego tlenu i przeżyliśmy w jego środowisku, to jeszcze potem zaczęliśmy go używać do swoich własnych celów, i z trucizny stały się koniecznością. I teraz może to być takie nieco filozoficzne stwierdzenie. Jeżeli mamy przykład czegoś takiego na Ziemi z naszym tlenem, to być może te zmiany środowiskowe, jeżeli jakieś życie się tak naprawdę jest w stanie przystosować i przeżyć te zmiany środowiskowe, to może tak naprawdę być od tego środowiska potem całkowicie zależne. I to nie jest jakieś ekstremum, tylko to jest norma. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Wenus najprawdopodobniej nie wyglądała zawsze. Tak jak wygląda teraz. A jaki jest skład y, gazowy atmosfery Wenus? Atmosfera Wenus jest przede wszystkim dwutlenkiem węgla zbudowana z dwutlenku węgla i azotu, tylko jest o wiele grubsza niż atmosfera Ziemi. Jest 90 razy, tam jest 90 atmosfer, a my mamy tylko jedną atmosferę. Tak, więc jest to bardzo, taka, tam jest bardzo dużo tej atmosfery, nazwijmy to w ten sposób, bardzo kolokwialnie. I to pytanie jest też, czy zawsze ta planeta wyglądała w ten sposób, jak wygląda teraz, bo my sobie badamy Wenus teraz i myślimy, o tak, to wygląda tak, jak tam, jakby to zawsze tak było, ale są pewne sugestie, że tak nie było. Czy to fosforowodór? Nie. To nie, fosforowodór to jest to, co teraz. Tak. Pamiętajmy, że my patr możemy patrzeć na Wenus teraz i możemy patrzeć na Wenus, możemy patrzeć na Wenus i uzyskać informacje na temat procesów chemicznych, które zachodzą na Wenus teraz, ale patrzenie na Wenus teraz. Może nam również czasami dać informacje na temat przeszłości tej planety. I wygląda na to, że oczywiście nie jest pewne i tutaj naukowcy i tutaj dochodzimy do kolejnej kontrowersji, szanowni państwo. A mianowicie jest możliwe, że Wenus tak naprawdę przez miliardy lat wyglądała bardzo podobnie do tego, jak wygląda Ziemia. Miała oceany ciekłej wody na powierzchni, rzeki, jeziora i tak dalej, temperaturę, która była. Średnią, temperaturą, średnią temperaturę około 30 stopni Celsjusza, czyli cieplej niż na Ziemi, bo my mamy średnią temperaturę około 15 stopni Celsjusza na Ziemi, średnia. Natomiast, więc o wiele ja, cieplej, ale nie, nie, wcale nie tak źle, średnia 33. To jest oczywiście modelowanie klimatyczne, to wynika z modelowania klimatycznego pewnego Wenus, przeszłości Wenus. Tutaj oczywiście możemy sobie zawsze powiedzieć, że każdy model jest błędny, każdy. Tylko jest kwestia, ile na ile ten model jest błędny. Ale te sugestie, że wenusjańska przeszłość była zupełnie inna niż to, co jest teraz, mamy również z pewnych pomiarów sąd Venera i lądowników Venera, rosyjskich, sowieckich sąd, które były wysyłane, oni mieli naprawdę wspaniały program wenusjański i tam są pewne sugestie, że mamy do czynienia z, ze skałami na Wenus, które mogły powstać tylko w warunkach ciekłej wody. To nie jest pewne oczywiście, bo to wiadomo, że mamy pomiarów tych niewiele, więc mamy nadzieję, że być może na przykład nasowskie misje, które zostały teraz wybrane niedawno, i europejska misja, to są Da Vinci, Veritas i Envision misje na Wenus, których głównym celem naukowym jest stwierdzenie właśnie, czy Wenus miała kiedyś oceany ciekłej wody na powierzchni. To jest ich główny cel. Więc oni znowu oni nie zajmują się astrobiologią wenusjańską stricte. Ale zadają sobie pytanie o to, czy ta planeta tak naprawdę kiedyś zdawała się, rzeczywiście nadawała się do zamieszkania. Czy są jakieś przesłanki ku temu, żeby tak twierdzić, namacalne bardziej ta, powiedzmy? Że, 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 że kiedyś była ta planeta tak. zdatna do zamieszkania. No na przykład to, że mamy te potencjalne, potencjalne geologiczne formacje skalne, nazwijmy to, nie pamiętam jak się... To się po angielsku nazywa Felzig Rocks. Ja niestety proszę mi wybaczyć, nie znam polskiego terminu. Ja też nie znam, to poprosimy Kamila, żeby nam sprawdził Felzig Rocks i tak. również autora opowieści o Wenus i cywilizacji na Wenus. Tak. Niestety, w pewnym momencie ja nie pamiętam. Te. W każdym razie, te, tego typu formacje skalne, jeżeli on, czy tam te skały, które jeżeli tam rzeczywiście są, tak jak mamy na przykład częściowo też sugestie z pomiarów Wenery. Jeżeli to, to mieliśmy, to te, tego typu skały mogły się stworzyć, na przykład granity, jeżeli one tam rzeczywiście zresztą, są, to też było sugerowane, to one mogły się stworzyć w warunkach właśnie tylko ciekłego oceanu. Je, więc to oznaczałoby z kolei, że ta planeta musiała wyglądać inaczej kiedyś, dlatego że obecnie ocean ciekłej wody jest niemożliwy na Wenus z powodu temperatury, która jest 465 stopni na powierzchni tej wody w ogóle. Zresztą wody w ogóle teraz na Wenus nie ma prawie. Jest to planeta, która jest niezwykle sucha. To jest też jedna rzecz, która jest, która, którą ludzie czasami, się, którzy się ze mną kłócą, e. mówią, że to jest niemożliwe, że życie na w chmurach Wenus istnieje, dlatego że przecież tam nie ma wody. Ale do tego, jaki jest astrobiologiczny potencjał Wenus obecnie... Może... Świadczą o tym felsowe skały, bo tak się nazywają. Felsowe, felsowe. dziękuję felsowe bardzo. Skały. Tak. Ale, to, 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 ale to jest ta przeszłość wenusjańska, a nie teraźniejszość. Bo my idziemy, w jeszcze bardziej, nazwijmy to kontrowersyjne tematy, a mianowicie w to, że my uważamy, że nie jest, nie jest zupełnie bezzasadne, żeby szukać Wen życia na Wenus obecnie. O, tak. Ale gdzie go szukać? W murach. Właśnie. Właśnie. Nie mam mowy, żeby w życie było na powierzchni z powodu właśnie tych problemów z, tą, z wysoką temperaturą. Dlatego, że. Niestety związki chemiczne, skomplikowane związki chemiczne, takie jak my mamy, te skomplikowane polimery, jak na przykład DNA, czy prybiałka, nie mogą, oczywiście one, te wiązania chemiczne niestety się rozlecą całkowicie w takich wysokich temperaturach, jak mamy na powierzchni Wenus. Ale jeżeli życie już tam było i wracając do tego, co pan doktor powiedział, że jeżeli już w jakimś środowisku planetarnym powstanie życie i jeżeli ono nie zostanie zupełnie eradykowane przez kataklizm, to ono tam pozostanie. Czyli... Czy poprawnym byłoby moje stwierdzenie, nie stwierdzenia, raczej hipoteza, że mogło ono się przenieść we przestworza Wenus? No właśnie, a co jeżeli? To jest to pytanie. Co jeżeli doszło do jakiegoś, bo, bo te, z, tych, z tych modelowań jeszcze nie wiadomo, jak długo, jeżeli Wenus miała te oceany, powiedzmy, dawno temu, powiedzmy 3 miliardy lat temu miała te oceany. Pytanie jest, jak długo Wenus miała te oceany. I niektóre wyniki badań sugerują, że to mogło być tak długo, że aż do około 700 milionów lat temu. 700 milionów lat temu Ziemia, tak żebyśmy sobie porównali skalę, Ziemia miała ten, takie wydarzenie, które się nazywało Iceball Earth, czyli była, Ziemia była skuta lodem całkowicie i wyglądała trochę jak taka Europa, ta Europa Jowiszowa tylko w skali całej planety, tak? Być może, że był taki mały pasek bez lodu na równiku. Ale jeśli dobrze pamiętam, to na ten okres e, datuje się pojawienie pierwszych oznak życia na Ziemi. Pierwszych oznak życia wielokomórkowego. Wielokomórkowego, właśnie. Tak, gąbek. Więc Które po... są z nami do dzisiaj. Które, oczywiście, dlatego że gąbki, jak, jak tak widać, już... osiągnęły wielki sukces ewolucyjny. Są survival of the fittest. I okazuje się, że gąbka, bycie gąbką daje bardzo dużo sukcesu ewolucyjnego, tak? Tak, Trzeba szanować gąbki. Trzeba Oczywiście, im to oddać, jak że najbardziej. są to organizmy ale, to, ale dlaczego my, my, my przywołujemy tutaj przykład gąbek i, i, tej, i tego nieszczęsnego wydarzenia, jakim było to skucie lodem całej naszej planety? Wtedy były gąbki na Ziemi. A co jeżeli Wenus 700 milionów lat temu właśnie jeszcze też miała te oceany, tylko właśnie wtedy doszło do tego kataklizmu, który spowodował, że ona potem weszła na tę drogę, zmian klimatycznych takich, że, się nie że nie można było ich odwrócić. I co? A jak to się mogło stać? Powierzchnia Wenus jest niezwykle młoda geologicznie. Niezwykle może to, to złe słowo, ale jest młoda geologicznie. To jest bardzo dziwne. I być może doszło do jakiegoś, i to jest oczywiście też hipoteza i trochę spekulacji tutaj, to państwo mi wybaczą za to. Ale być może, że doszło do sytuacji takiej, i to są pewne sugestie z tych tworów, właśnie tworów geologicznych na powierzchni planety, że około 700 milionów lat temu 80% planety Wenus spłynęła lawą. Z jakiegoś powodu. Coś doszło do jakiegoś kataklizmu takiego, albo to była ogromna, zwiększona aktywność wulkaniczna, Wenus jest aktywna wulkanicznie do dzisiaj, bardzo aktywna wulkanicznie, że niestety doszło do no, bardzo dużego takiego kataklizmu, który tak naprawdę spowodował, że spłynęła. Wenus lawą w aż 80%. To spowodowało, z kolei, to, to spowodowało z kolei coś innego. To, że to normalnie nie byłby taki jakiś większy, w pewnym momencie planeta by się pewnie wróciła do jakiegoś tam, do jakiejś normy, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje w naukach planetarnych jak norma. Ale to po co spowodowało z kolei, że, by, że ilość dwutlenku węgla, która została wy, wyniesiona do atmosfery, była niezwykle duża. Jest to gaz cieplarniany, tak jak właściwie każdy gaz jest gazem cieplarnianym, ale dwutlenek węgla ma swoje całkiem duże właściwości cieplarniane. I to a jednocześnie mogło dojść do tego, że ta lawa tak naprawdę zastygła zbyt szybko, i ten dwutlenek węgla nie wrócił z powrotem do skał, a potem już nie mógł. Tu oczywiście upraszczając bardzo, mam nadzieję, że widzowie państwo mi wybaczą, ale, ale tak, jeżeli tak było, to planeta się zepsuła bezpowrotnie. Myśmy mieli tego typu geologiczne czy wulkaniczne wydarzenia tutaj też na Ziemi, które miały skalę bardzo dużą. To są tak zwane trapy, na przykład trapy Dekanu, albo trapy również na Syberii. Takie sytuacje, że na przykład cała tutaj też kolokwialnie, może trochę, bardzo duża część Syberii spłynęła lawą około 500 milionów lat temu. Tak? Nam się teraz to wydaje czymś Niesamowitym, jeżeli byśmy sobie tak wyobrazili to wydarzenie, to teraz możemy sobie wydarzyć, że na Wenus być może taka sytuacja miała miejsce, tylko osiągnęło to 80% całej planety. Ciekawe, że kataklizmy zbiegają się z powstawaniem, no, nie nowych form życia, ale raczej rozwojem istniejących form życia. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to 500 milionów lat temu powstał mózdyk. A nie wiem tego. Wie pan, nie pamiętam kiedy. Wydaje powstał. mi się, że w tamtym okresie, ale to Wiesz, jest. Ale sensie. to ma pan rację co do jednej rzeczy. Trzeba pamiętać, że. Jak to się mówi po angielsku? One organism's tragedy is another organism's opportunity. Więc wyobraźmy sobie, że mamy środowisko, którym zawsze było, no powiedzmy na Wenus, sobie pospekulujmy trochę. Na Wenus mieliśmy środowisko, w którym było bardzo spokojnie, 30 stopni Celsjusza, na przykład przez bardzo długi czas. Tak? I klimat był w porządku. Takie środowisko właściwie. Ci, którzy wygrają dostosowanie najlepsze do tego środowiska, tak naprawdę uniemożliwiają żadne zmiany, uniemożliwiają zmianę. To jest też to, co możemy tutaj, taki mini przykład tego, to jest to, co się stało z dinozaurami. Dinozaury tak naprawdę, ta grupa organizmów, no rządziła w cudzysłowie naszą planetą przez bardzo długi czas. Dosyć automatycznie. Ale... Dosyć automatycznie, tak, ale kwestia jest taka, że, że no, trudno było się wybić tym sakom. Stały się obstruentem. Nie znam tego słowa. E, opornikiem. Opornikiem a, dla a. rozwoju innych, tak? No, tak, można tak to nazwać. Yy, można to nazwać. I teraz proszę sobie zauważyć, że te biedne ssaki, które rzeczywiście istniały jako linia organizmów ciągle przez cały czas, razem z tymi czy właściwie oczywiście przodkowie ssaków, no nie miały szans wybić się na coś więcej niż były. Były tylko małymi Myszopodobnymi, ryjówkopodobnymi na przykład organizmami nocnymi przede wszystkim. Dlaczego? Bo tylko w nocy można było wyjść i przeżyć, i żeby było być małym. I teraz uderzył ten meteoryt 66 czy 65 milionów lat temu i przetasował. To było takie przetasowanie. Całkowicie. Nagle było możliwości, mnóstwo było dla wszystkich, którzy przetrwali ten kataklizm. I teraz możemy sobie zadać pytanie: na przykład, czy na Wenus to zepsucie się planety 700 milionów lat temu. Było tragedią na skalę całkowicie planetarną. Tak jak, tak jak tlen na Ziemi, tak jak wszystkie te rzeczy i tak. Czy tak stało coś... się nowym rozdaniem? Tak, ale to było również nowe rozdanie. Ci, którzy przetrwali ten kataklizm, uciekli w chmury, ci, czyli te organizmy, które uciekły w chmury, co jeżeli tak naprawdę my patrzymy na Wenus ta, i widzimy to środowisko, które jest tak różne od ziemskiego i myślimy, że tam całkowicie jest to niemożliwe, żeby coś istniało w tych chmurach, ale trzeba sobie pamiętać, że tak naprawdę siła ewolucji jest niesamowita. I jeżeli rzeczywiście coś istniało w tych warunkach wenusjańskich na samym początku, kiedy ta planeta, jeżeli była ona zdatna do zamieszkania, to być może tak naprawdę to, to życie mogło się do, dostosować do tych warunków yy, środowiskowych w tym jednym, jedynym miejscu, w którym tak naprawdę jakiekolwiek życie ewentualnie mogłoby przetrwać, czyli w tych chmurach. Dlatego, że tam temperatura, która panuje, jest pomiędzy około 100 stopni na samym, yy, samym tym pod, nie wiem jak to nazwać, na w tych dolnych granicach, dolnych warstwach chmur, do, tych, do, do około 0 czy minus 20 stopni w yy, tych górnych warstwach chmur. I oczywiście głównym, głównym problemem jest to, że jest brak wody na Wenus główną cieczą, nie jest woda, nie jest ciekła woda, tylko jest stężony kwas siarkowy. To jest z punktu widzenia naszego własnego życia, czy naszej własnej biochemii, naszych rozwiązań chemii organicznej, jakie my mamy w naszych organizmach. Tutaj, środowisko zabójcze. Jest to środowisko całkowicie niemożliwe do funkcjonowania. My, jest takie, na, można sobie zobaczyć oczywiście na YouTubie, co się stanie, jak się doda cukru do kwasu siarkowego tego naszego wspaniałego cukru. Ja niestety tutaj nie piję herbaty z cukrem, ale dla państwa, którzy tak naprawdę piją, no to ten cukier jest, jest jednym źródłem, jest wspaniałym źródłem energii, jest również budulcem, nie ten akurat, nie ta sacharoza, którą my dodajemy, ale ryboza w naszym DNA to jest również cukier. Cukier, jak się doda go do kwasu siarkowego, to tak naprawdę tworzy się, w wyniku mniej niż minutę, tworzy się jakiś taki, węg, jakiś taki czarny węglowy gu tak? Nic. Nie ma szans. Dlatego, że kwas siarkowy całkowicie niszczy te wszystkie cukrowe struktury. Czyli nie ma mowy na przykład ani o DNA, ani o RNA, ani tym. Ale i to trochę mi się wydaje ludziom, ludziom daje taki obraz, że w ogóle chemii organicznej nie może być w kwasie siarkowym. A to nie jest prawda. Dlatego, że mamy i mamy wspaniałe wyniki teraz, bo my się również tym zajmujemy. Właśnie to, co mówiliśmy na początku naszej dyskusji. Spróbujmy przewidzieć, jak byśmy spróbowali zbudować życie w warunkach, w których tak naprawdę są o wiele, różnie, o wiele bardziej różne od tego, co my mamy tutaj. Dlatego, że my nigdy nie chcielibyśmy wysłać w sąd próbników i badać planety Marsa, Wenus, jakichkolwiek innych planet i ominąć to życie, dlatego że jesteśmy za bardzo skoncentrowani na tym, jak to życie wygląda tutaj na Ziemi, i patrzymy tylko i wyłącznie przez ten filtr życia tego naszego tutaj co mamy. Chemia organiczna w kwasie siarkowym jest jak najbardziej możliwa. Nie jest możliwa chemia organiczna taka jaką my mamy tutaj, która jest budulcem naszego własnego organizmu. Dlaczego tak jest? Bo my nigdy w życiu nie musieliśmy się dostosować do środowiska stężonego kwasu siarkowego. Nie ma takiego środowiska na ziemi i tutaj oczywiście tutaj też w pewnym sensie trzeba tutaj nadmienić, że oczywiście są pewne bakterie, które żyją sobie w kwasolubnym różnym środowisku. To jest rzędy wielkości mniej kwasowe środowisko niż to, co my mamy do czynienia z czym mamy do czynienia w chmurach Wenus. Tam mamy do czynienia ze środowiskiem stężonego kwasu siarkowego, który nie występuje w żadnym miejscu, które jest zamieszkane na Ziemi. I to zdecydowanie przekreśla Wenus jako potencjalny cel terraformowania, tak mi się wydaje. W każdym to... razie możemy sobie wyobrażać różne scenariusze, prawda, ale Ta. stąpając. Bardziej lub mniej twardo po Ziemi? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja, ja nie jestem. Yy, nie jestem ekspertem od terwoformowania w żadnym stopniu. Ale ja wiem, że ludzie myśleli o terformowaniu Wenus. I szczerze powiedziawszy, nie jest. To, I tutaj oczywiście kolejne kontrowersje, tak? ale to chyba nie jest do końca tak głupi pomysł. A dlaczego tak nie jest? Dlaczego? Bo yy, widzi pan. Yy, Mars ma jeden problem, mówi się przez cały czas o terraformowaniu Marsa na przykład. Ale można i ja nie pamiętam teraz dokładnych liczb, proszę mi wybaczyć, że nie pamiętam tych liczb, ale wygląda na to, że Mars że nie ma wystarczającej ilości lotnych substancji, takich jak na przykład woda czy dwutlenek węgla, żeby można było na przykład jeszcze raz sformować tą atmosferę marsjańską. Jest ryzyko, że ona ucieknie. Jeśli tak. nawet... Znaczy ona ucieknie w, w geologicznym tego, z, z, w geologicznym skali czasu oczywiście, bo jest Mars jest po prostu za mały, żeby tę atmosferę utrzymać. Natomiast, natomiast w tym przypadku, więc mówi się bardzo dużo o terraformowaniu Marsa, podczas kiedy nie ma budulca, wystarczająco dużo budulca, żeby rzeczywiście to terraformowanie zakończyć z sukcesem. W przypadku Wenus Mamy jedną rzecz, którą musielibyśmy zrobić, to byśmy musieli się pozbyć tego dwutlenku węgla z atmosfery. Bo mamy tam, jeżeli byśmy wzięli, bo tam jest przede wszystkim 96% dwutlenku węgla, czy tam 96,5% dwutlenku węgla i 3,5% azotu atmosferycznego. Ta ilość azotu atmosferycznego na Wenus jest trochę większa niż cała ilość azotu, mówiąc, jeżeli chodzi o masę, którą my mamy tutaj na Ziemi. Hmm. Czyli de facto, jakbyśmy sobie usunęli ten cały dwutlenek węgla, to ten azot byłby wystarczający, żeby mieć tak naprawdę jakiś tam... Są pomysły, jak usunąć ten dwutlenek węgla. To no. Najprostszy pomysł, jaki I... widzę, to jest stworzenie e, wieznego mamy... odkurzacza, który by po prostu na wyciągnął. Mamy ale... po MFM w sensie po... po, po, po Problem odwrotny niż to mamy, znaczy mamy na Marsie. Ale Mars jest zimny, trzeba go podgrzać, wenus trzeba ochłodzić. Tak, ja znowu tutaj nie jestem ekspertem, więc proszę mi wybaczyć, to na pewno widzowie mnie poprawią w komentarzach, jeżeli będę miał, jeżeli będę miał jakieś, jeżeli jakieś, jakieś tutaj będą nieścisłości. Natomiast natomiast kwestia jest taka, że nie dość, że musimy się pozbyć tego dwutlenku węgla, to jeszcze na Wenus nie ma wody. Bo to, że się ten, mieliśmy nazwijmy to ten kataklizm wenusjański, który się zdarzył kiedyś tam najprawdopodobniej 700 milionów lat temu, to również spowodowało, że te oceany wenusjańskie najprawdopodobniej wycparowały całkowicie. A co się dzieje, jeżeli woda dostarczy się, dostanie się do atmosfery? Całkowicie. Ona, wodo, woda w atmosferze ma taką jedną cechę, że jeżeli się spojrzy na tą molekułę tej wody, no to ma tam dwa wodory i jeden tlen. Fotochemicznie, czyli po prostu fotony. Fotony ze słońca uderzają sobie w te cząsteczki i mogą je rozbić, na rozbić te wiązania pomiędzy tym tlenem a tymi wodorami. Wodór jest lekki, więc on może uciec w kosmos. Mieć wystarczającą energię, żeby tak naprawdę uciec w kosmos. Jeżeli nie ma innych gazów, to zapewne to nie ich, Jeżeli on na przykład. Bo oczywiście część tego wodoru przeragowuje z innymi gazami, wchodzi w reakcję, tworzy inne wiązanie i wtedy jest zatrzymywany. Bardzo Oczywiście tak, całkowicie ma Pan rację. Natomiast Statystycznie rzecz biorąc, jakaś tam część tego wodoru ucieknie. I najprawdopodobniej to, co się stało na Wenus, to jest to, że z biegiem czasu te mechanizmy zatrzymujące ten wodór, nazwijmy to przereagowywanie, były po prostu niewystarczające. I ta fotochemiczna destrukcja tej wody była tak efektywna, że, woda, że, ten, że ta planeta traciła tą wodę w niesamowitym tempie. Po prostu w formie gazowej, traciła ją jako związek. Ale reliczny. gdybyśmy wykorzystali istniejącą czapę e, gazową e, na Wenus. Nie ma jaki Znaczy, czapę jak w, w sensie, sensie. Gazową na zasadzie tej e, warstwy gazowej tak, w atmosferze, hmm. która jest, e, jako tę e, skorupę taką, która by hamowała czy dostarczenie wodoru teraz. Do atmosfery. No, ale skąd, byśmy, ale skąd byśmy ten wodór mieli wziąć? Bo widzi pan, to, z jest, ziemi, y, to jest. Wytworzyć, y, 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 nie wiem. No, to jest ten sam problem, który mamy z Marsem. Jeżeli na Marsie nie mamy wystarczająco dużo tych lotnych substancji, no to oczywistym rozwiązaniem jest, a dlaczego nie mielibyśmy wziąć lotnych substancji z Jowisza? Boże, że tamten ma bardzo dużo tych wszystkich lotnych substancji. Tylko oczywiście to jest jeszcze większe science fiction niż terreforowanie Marsa z użyciem, z użyciem marsjańskiego materiału. Więc zakładamy, że na przykład terraformujemy Wenus z użyciem y, wenusjańskich, wenusjańskich materiałów, czy również z użyciem braku wenusjańskich materiałów, <grym> czyli, czyli, z użyciem, czyli, z czyli musimy sobie z kolei tutaj poradzić z tym problemem ogromnej ilości dwutlenku węgla, którego musimy, sobie pozby musimy się pozbyć. Całe szczęście mamy sobie ten azot, który być może byłby ok, żeby mieć tę atmosferę, ale musimy jakoś dostarczyć tą wodę. I tu jest jeszcze ciekawe badania, były geologiczne, teoretyczne, które sugerują, że Wenus ma dużo wody, tylko że ona jest zamknięta w płaszczu w postaci minerałów. Teraz pytanie, oczywiście, do wizów, e, czy znają jakiś sposób, żeby uwolnić wodę z płaszcza planety? To jest pytanie całkowicie naukowe. Jeżeli tak, to bardzo chętnie usłyszę. Prosimy skontaktować się z panem <grym> tak. doktorem MIT czeka. Tak. Wulkanizm jest dobrym tego, dobrym, dobrym yy, sposobem na to. Bo woda oczywiście uwalnia się jako gaz wulkaniczny, jak dochodzi do wybuchów wulkanów na Wenus. Ale to z kolei ma, swój, ma swoje dodatkowe problemy, dlatego że z każdym wybuchem wulkanu my dostarczamy nie tylko wodę, ale również inne gazy, których na przykład nie chcielibyśmy dostarczać. Więc. Trudny problem całkowicie. Jest to łamigłówka. Dlatego może warto byłoby też zostać na ziemi. Ja w ogóle zastanawiam się, jak wygląda taki dzień w MIT. Wiem, że pan doktor nie pija kawy. To czego pan doktor zaczynał dzień właśnie w biurze, w laboratorium? Jak to w ogóle wygląda? Ja teraz nie piję kawy. A wtedy? Ej, wtedy, jak byłem na MIT, to mój dzień się zaczynał od kawy. Dobrą mają Ej. kawę na MIT? Mają kawę, która jest za darmo. To jest bardzo wymijająca odpowiedź, ale tak odpowiem. Pozostałości tak. życia studenckiego ja rozumiem tak, doskonale. Z pewnych, z pewnych takich studenckich różnych nawyków. nawyków człowiek nigdy nie wyjdzie i tak było. Ja, kawa na MIT była za darmo i była z takiego ekspresu, który się permanentnie psuł. Więc jeżeli, więc jeżeli miało szczęście i było się tym jednym z pierwszych danego dnia, to on jeszcze funkcjonował, a potem jak dzień się, się toczył, to szansa, że było critical fail się zwiększała. Ale to był naprawdę wielki problem, tak. To, to był, był specjalny umyślny, który się zajmował, człowiek taki, który się zajmował naprawianiem tego. Więc w taki sposób zaczynał się dzień na MIT, a potem było, potem tak naprawdę się przychodziło do swojego biurka, się myślało na temat tych wszystkich rzeczy. Czy pan doktor słucha muzyki, kiedy rozważa? E, nie. nie cisza kompletnie. Ja nigdy, na przykład część ludzi. Ja, ja, kiedyś, kiedyś pamiętam, że ja się rozmawiałem na ten temat, czy, czy na przykład też na YouTubie są takie różne playlisty, y, związane z tym. Na przykład, wy, wybór muzyki do uczenia się. Tak. Ja nigdy nie mogłem tego zrozumieć. Nigdy, Co to znaczy? Nie, ja, muzyka ja, do się. ja nie mógłbym się skoncentrować. Nie wiem, może to jest męska rzecz, że ja, że ja niestety jestem w stanie skoncentrować tylko na jakiejś jednej konkretnej rzeczy, a jest bardzo łatwo mnie wybić z, z, jakiegoś tam, z jakichś tam przemyśleń czy z jakiegoś konkretnego zadania. Jednotorowe. Tak. Ale to nie, dlatego, to nie dlatego, że jednotorowe mam działania, tylko na nie, jednym nie. etapie muszę, muszę się zajmować tylko jedną rzeczą. Więc nie mogę na przykład mieć muzyki żadnej, która, która bym w momencie, kiedy na przykład zajmuję się jakimiś naukowymi rzeczami. Nawet instrumentalnej. Ja lubię bardzo muzykę klasyczną. Ja, ja, ja lubię naprawdę muzykę klasyczną, również tą, nazwijmy to bardziej współczesną, czyli którą można nazwać muzyką filmową. Też. O, uwielbiam. Tak. A, czy to jest Hans Zimmer, czy nie? Tak, tylko? Oczywiście, ale to, to bardzo nie. łatwo jest. Hans Zimmer jest taką ikoną muzyki filmowej, że tak naprawdę to, to jest oczywiste, że jeżeli się mówi muzykę filmową, to tak naprawdę zawsze jest, oznacza to Hansa Zimmera. Ale tylko soundtrack z Incepcji, jak przystało nie. na Nie, Szczerze powiedziawszy, ja najbardziej lubię Hansa Zimmera, który był. W miarę wczesny. Gladiator? Tak, ale nawet jeszcze wcześniejszy. A co było wcześniej? Wydaje mi się, że na przykład jest Hans Zimmer, i tutaj znowu widzowie oczywiście mnie poprawią, jeżeli to by jest błąd, największy błąd mój w tej dyskusji, że na przykład był taki, było taki film o polskim tytule Twierdza The Rock z, z Seanem Connery. Okay. I to się działo na Alcatraz, tam doszło do jakiegoś terrorystycznego ataku, który teraz, jak powiedziałem to słowo, to teraz YouTube nas pewnie skasuje. Nie, my I mamy wie. misję przed sobą, tak. pieniądze nas interesują, ale nie są tak. wiodącym rozumiem. Czynnikiem. Więc w każdym razie to był, ten, to był ten film, i wydaje mi się, że Hans Zimmer zrobił do tego, do tego muzykę. I to chyba był pierwszy film, który mnie tak naprawdę skierował z, z muzyki klasycznej. Takiej typowej jak na przykład Beethoven czy, czy Bach, do, yy, w kierunku właśnie tej takiej muzyki filmowej. Yy, I to była właśnie ta muzyka z filmu Twierdza. Bardzo mi się podobała. Również bardzo dobrym yy, ko takim kompozytorem muzyki filmowej jest Danny Elfman. Yy, albo i również yy, teraz yy, ja mam taką bardzo słabą pamięć do na nazwisk, ale. Horner też. A on napisał muzykę do którego filmu? Horner? Tak. Czy to nie jest do gwiezdnych wojen, czy przypadkiem tych najnowszych? Nie, nie, najno, może, nie tych najnowszych, a... tylko tych średnich, bo ja Wydaje mi tych najnowszych się, gwiezdnych że... wojen on mógł omijam. Chyba w kolaboracji, we współpracy z Williamsem Pisem. Williamsem, być może. Tutaj znowu szanowni widzowie nas poprawią. Ja dostałem właśnie komunikat z odległej galaktyki, że to był Braveheart. I Titanic. Czy Horner, tak? Także Horner. Okej, okay. wspaniale. W każdym razie, niestety, ja nie pamiętam nazwisk kompozytorów, których muzyka. Także Avatar. Także Awatar. Okej, okay. Avatar bardzo fajna muzyka, rzeczywiście też, bardzo mi się podoba. Ale ja... Apollo 13. Apollo 13 też? Też. No wspaniale, muszę zobaczyć, bo nie pamiętam, jaką muzykę. Więc to są to, ale ja, szczerze powiedziawszy, muszę się przyznać, że ja rzadko słucham muzyki. Dlatego, że ja pracuję tak dużo. Że ja nie mam czasu. Przestrzeni myślowej tak, tak naprawdę, umysłowej. Tak. Znaczy, przestrzeń jest, ale nie ma czasu. Tak, być... nie mam czasu na, na takie. Doskonale to rozumiem. Tak. Nie pracuję zapewne tak intensywnie, ale tak. jest coś na rzecz, że kiedy chcemy posłuchać muzyki, to dobrze jest się też oddać jej, żeby rzeczywiście tak. słuchać jej, a nie tworzyć tła. O koniecznie. nie, ja nie mogę niestety. Nigdy nie mogłem tego zrobić w ten sposób, żeby muzyka była tłem czegoś. To, to jest po prostu niemożliwe w jakimś moim wydaniu. No szczególnie tutaj, tutaj takim absolutnym, no, ekstremalnym przykładem tego, no, to jest na przykład uczenie się czegoś czegokolwiek przy muzyce. Tego nigdy nie byłem w stanie zrobić. Ja nie rozumiałem w ogóle koncepcji tego, ale to oczywiście być może, że. Ja akurat czegoś nie wiem i nie rozumiem, jak to można tak naprawdę skutecznie zrobić. Są różne organizmy, tak. są różne osoby, nie, 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 różne praktyki. Tak, to jest bardzo prawdopodobne. Może, może rzeczywiście są jakieś praktyki, które tak naprawdę to, to, to umożliwiają. I często, często, jeśli je można tak uznać, ale w momencie, kiedy potrzebuję. Kreatywnego bodźca, bodźca do e, działań kreatywnych. Słucham muzyki bez słów, kiedy już zazwyczaj bez słów. Jeżeli już wchodzą słowa, tekst, to zupełnie skupiam się na słowach i oh. mnie to rozprasza. Ale e, dobrze, jesteśmy w biurze, jest e, pan doktor w swoim gabinecie. I czy to są procesy, czy to jest matematyka, czy to jest. E, jak wygląda praca właśnie taka? Co Jak by jest... zainspirować tak, naszych oczywiście. młodszych słuchaczy? No, ja przede wszystkim bym powiedział, że właściwie ta praca. My mamy. Ja właściwie. Ja pracowałem na MIT najpierw jako postdoc, a potem jako research scientist, tak zwany, czyli zwykły badacz taki naukowy. I. Czy zwykły, nie wiem jak to nazwać. W każdym standardowy. Razie standardowy czy niestandardowy. No to, co, co robiliśmy jest całkowicie niestandardowe. Ja miałem niesamowitą wolność naukową. To jest to co, to, co tak naprawdę, ja nie wiem, czy to jest standard na MIT, bo właściwie mogę powiedzieć jedno, że uczelnia czy instytut jest tak dobry, jak ludzie, którzy tworzą ten instytut tak naprawdę. Więc ja pracowałem, w, czy pracuję ciągle oczywiście z profesor Sarą Ziger i muszę powiedzieć, że to jest absolutnie unikalna grupa naukowa na świecie. Ja to Kto tam mogę... jest i jak to się objawia? No my jesteśmy, na zasadzie to się objawia tym, że my tak naprawdę mamy bardzo dużą wolność naukową również. Znaczy ja miałem na przykład to, że ja mogłem pracować nad czymkolwiek, co mi się podobało. To znaczy jeżeli, jeżeli miałem jakiś pomysł, to mog, moż, mogłem sobie nad nim się pochylać i, i, ten, i to wsparcie tak naprawdę intelektualne również, czy naukowe od profesor Sary Ziger, jaką dostałem, to było absolutnie fantastyczne. Bo najważniejsze trochę jest to w nauce, żeby mieć Wolność działania i żeby się również nie bać. I to jest bardzo ważne też, bo inaczej się człowiek nie. nie... My zajmujemy się tak wieloma różnymi kontrowersyjnymi tematami, że my nie możemy się również bać być w błędzie. I to jest bardzo ważna rzecz, która ogólnie mi się wydaje, którą ludzie powinni sobie zawsze wziąć do serca. Że jeżeli są rzeczy, jeżeli się zajmuje człowiek jakimiś bardzo skomplikowanymi rzeczami, czy bardzo nowymi tematami. Jak na przykład, nie wiem, poszukiwanie życia pozaziemskiego, tak? czy różne inne działalności, które są bardzo nowe, to prawdopodobieństwo, że rzeczy, który którymi się człowiek zajmuje, będą w jakiś sposób błędne, albo się okażą, że są czymś innym niż się zamierzało na samym początku, jest bardzo duże. I nie należy się bać tego, że się będzie w błędzie. No oczywiście na razie, całkowicie, wiadomo, że to ja tego nie mówię, dlatego że my jesteśmy w błędzie z naszymi różnymi ciekawymi, bardzo fajnymi działalnościami, na przykład wenusjańskimi, bo nie, nie, nie to mam na myśli. Ja mówię to raczej jako takie ogólne stwierdzenie. Nie należy się zajmować czymś, czy zacząć zajm zaczynać się zajmować czymś i być sparaliżowanym tym, a co będzie, jeżeli to będzie wszystko źle. Zakładam, że Pańska praca jest bardzo podobna do eksploracji też przestrzeni fizycznej, można by powiedzieć, eksploracji po prostu pioniera, czy nawet wracając do bardzo pierwotnych grup społecznych, jakichś plemiennych, kiedy ktoś szedł w poszukiwaniu zwierzyny czy, tak. czy wody, nie zastanawiał się na tym, a co jeśli za tą skałą nie będzie tej wody, to ja tam w ogóle nie tak, pójdę. Tak. I chodzi o co, myślenie w takim, w takim w myślenie bycie sparaliżowanym tym, że na przykład nie powinno się czegoś robić, dlatego że większość społeczności naukowej uważa jedno, albo nie powinno się czegoś robić, bo co będzie, jeżeli to będzie źle, jest niesamowicie para paraliżujące. I nie prowadzi do sukcesu. Bo to jest presja grupy. To jest grupy. presja, tak. I tej presji grupy nie należy się moim zdaniem w ogóle poddawać. Zwłaszcza jeżeli nikt tego nie zrobił. Yy, tak. Przed czym nas. No. Proszę Zatrzega. państwa, my się zajmujemy w tej chwili skomplikowaną chemią organiczną w kwasie siarkowym. Tak. Nikt się tym na świecie nie zajmuje. Nasi współpracownicy również profesor Steven Banner i doktor Jan Szpaczek odkryli bardzo ciekawe, absolutnie fantastyczne reakcje chemiczne w kwasie siarkowym, które zgodnie nawet z naszymi podręcznikami do chemii organicznej nie powinny się dziać. Co to za reakcje? No, ja, to jest część rzeczy, jest nieopublikowana, więc ja Teraz nie będę nie. mógł powiedzieć, ale my na pewno Państwa zaskoczymy jeszcze nie jednym, tak? Ale, widzi, wi, ale widzi, pan jed, widzi Pan, gdybyśmy my wychodzili z założenia, że większość naukowców uważa, że jest A, w związku z tym my nigdy nie powinniśmy zadawać pytanie, czy jednak B jest prawdziwe, to byśmy nigdy nie, nie osiągnęli żadnych ciekawych wyników. Bo ważne, żeby sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Nauka nie jest demokracją. Nie jest. I nigdy nie będzie, i nigdy nie powinna być. Jeżeli może, może być tak, że wszyscy mogą być w błędzie, może być tak, że nikt nie ma racji, a może być tak, że na przykład 99% osób uważa jedno, a okazuje się, że ten 1% tak naprawdę ma rację. Bo nie można w nauce, do nauki tak naprawdę dostosowywać jakichś takich yy, demokratycznych, Metod, znaczy, może nie metod, tylko myślenia takiego, że większość ma rację, automatycznie, z automatu. My używamy metody naukowej oczywiście i kierujemy się tym, gdzie nasze dane i nasze obserwacje nas kierują. Natomiast nie możemy, na przykład, ja, ja tutaj może kolejna kontrowersja, proszę Państwa, a mianowicie to, że ja nie, nie jestem wielkim zwolennikiem takiego nowego terminu, który się pojawia w nauce, który się nazywa konsensusem naukowym. Ja wręcz uważam, że tak naprawdę celem nauki jest coś odwrotnego jest zwalczanie, jest walka z tym konsensusem naukowym. Jest to w momencie progres, czy jak to się mówi, postęp, dzieje się wtedy, kiedy tak naprawdę ludzie się ze sobą nie zgadzają i kiedy mają wolność do tego, żeby móc się ze sobą nie zgadzać. To jest bardzo ważne, bo inaczej my możemy ominąć bardzo ciekawe i bardzo ważne różne wynalazki, czy różne nowe, zupełnie naukowe odkrycia, których inaczej byśmy, których, których byśmy nie mogli inaczej uzyskać. Czyli nauka w swojej naturze, w swojej esencji jest em, buntownicza. Tak, i musi być. Ale nie anarchiczna. Nie, 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 anarchi nie anarchistyczna, ale, bo ma swoje zasady. Ma swoje zasady, tak jak na przykład metoda naukowa, jak na przykład to, że powinno się swoje różne na przykład hipotezy je, weryfikować w oparciu o dane obserwacyjne. Teraz zastanowiłem się nad taką możliwością, czy pewne idee pojawiające się w ludzkich umysłach, idee, które nie sprzyjają na przykład przetrwaniu człowieka, czy one nie są organiczne, czy one nie pojawiają się w dobie nadmiernego dobrobytu po to, żeby zredukować może populację do tych bardziej wydajnych przedstawicieli? Nie. Znaczy nie wiem. Ja powiem tak. Właściwie w nauce większość odpowiedzi, które powinniśmy, których powinniśmy dawać, to, że nie wiem tak naprawdę, bo zresztą, ogromna większość tego, o czym myśmy rozmawiali, to tak naprawdę są naukowe spekulacje też, czy hipotezy. Uwielbiamy naukowe spekulacje. Natomiast y, natomiast jaki jest, jaki, y, jak się odnieść do, do tego problemu? Ja uważam, że y, że rzeczywiście, y, ludzie potrzebują czegoś takiego. Społeczeństwo, czy w ogóle każdy człowiek potrzebuje, potrzebuje czegoś większego niż on sam. I to ja, ja, ja tutaj, ja tutaj no, to, to nie jest też jakaś wielka, wielka tajemnica, ja sam jestem ateistą. Natomiast, y, natomiast zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy y, jak niezwykle ważną rolę religia i ten taka metafizyczna strona. Y, Jaką, jaką tak naprawdę ważną rolę ta, 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 ta sfera ma w społeczeństwie? Dlatego, że tu jestem też. Ja, ja, ja mam bardzo wiele książek Richarda Dawkins'a, nawet podpisanych przez niego część za, przez pomyłkę zostawiłem w Virginii, ale cóż yy, ale nawet podpisanych przez niego autografem bo go widziałem parę razy. I ja się z nim. Trochę nie zgadzam. Nawet może powiedzieć, że nie to, że trochę. On to jest ten Richard Dawkins jest tym takim głównym ateistą y, naukowym nazwijmy. Jest to w ten i tak sposób. jest pamiętany. Aczkolwiek on chyba przeżywa pewną przemianę na starość. Nie wiem, bo wie pan ja od momentu, kiedy on napisał książkę pod tytułem Bóg urojony, ja przestałem trochę się zajmować y, tym tematem, bo jak jak to się mówi teraz trochę takim językiem bardziej młodzieżowym, I was an atheist before it was cool, <laughs> tak? Ja nie potrzebowałem żadnych jakiś takich filozoficzno-polityczno-społeczno-jakiegoś takiego ruchu nie wiadomo jakiego społecznego w tym kierunku. Wyszło to oddolnie, od wewnętrznie. To wyszło, to wyszło po prostu od tego, że się analizuje świat dookoła, a poza tym jeszcze jest kwestia taka, że ja nie do końca potrzebowałem tej takiej metafizyki na czas, na, na w, po prostu... Na, na codziennym, w tym takim życiu codziennym. Natomiast y, ja uważam, że tutaj oczywiście też widzowie mogą mnie y, skrytykować y, i, czy, czy, na, czy poprawić moje, po, mój pogląd na ten temat. Richard Dawkins uważa, czy może powiedział tak, tak wygląda, że on uważa, że w jakiś sposób nauka może być substytutem tego, tych, tej meta, metafizyki. I do pewnego stopnia tak, na zasadzie takiej, że ja rzeczywiście czerpię bardzo dużą radość z tego, co ja robię, z, z mojej pracy. No, a moja praca wypełnia mi tak naprawdę całość mojego, właściwie całość mojego życia. Ja to uwielbiam. Ja się budzę każdego dnia z, taką, z takim niesamowitym zapałem i się właściwie zastanawiam, co dzisiaj tak naprawdę, o czym dzisiaj naprawdę będziemy myśleć pod kątem naukowym i co dzisiaj tak naprawdę odkryjemy. Tak? Więc to jest dla mnie rozrywka, to nie jest nawet praca. Natomiast ty. Ja uważam, że to nie jest, że to nie może być tak na przykład, że nagle fizyka kwantowa stanie się w jakiś sposób religią. To wynika z bardzo wielu powodów. No, jeden jest na przykład taki, że, że fizykę kwantową jest niesamowicie trudno zrozumieć. Po prostu. I nie ma jakiejś, nikt nie, nie weźmie podręcznika do fizyki kwantowej i on nagle, ni stąd, ni znowąd, stanie, nie stanie się nie stanie się z dnia na dzień Biblią. Tak, tak? aczkolwiek tutaj zauważam, jeśli mogę teraz wejść. Tak, słowo, oczywiście, bardzo proszę. Zauważam kilka zjawisk, które mają miejsce i miały miejsce już wcześniej. Teologia, załóżmy katolicka, też jest dość skomplikowana. Nie powiedziałbym, że jest tak skomplikowana jak fizyka kwantowa. Natomiast też widzimy pewną kastę, która została wytworzona w celu interpretowania i um, głowienia się tak. nad kwestiami teologicznymi. I może wyszedłem od złego punktu. Właściwie chciałem wyjść od punktu, w którym możemy stwierdzić, że religia powstaje zawsze wtedy, kiedy mamy jakiś cel spo społeczny. I e, jeżeli przykładowo e, mieliśmy Mojżesza, który wyprowadzał Żydów z Egiptu, jego celem było e, znalezienie dla tej grupy, Środowiska, przestrzeni, powiem po niemiecku Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej, tak? No. I on znalazł, z, były tablice, prawda, gdzie były przykazania, które miały być podwaliną tego społeczeństwa, właśnie, które miał stworzyć. Mamy przykład Bali, tam gdzie powstała świątynia czy kult Boga Wody, dlatego że mieszkańcy Bali mieli tworzyć po prostu pola I Wytworzyła się kasta, która komendarowała, która była de facto grupą inżynierów, czy inżynierów parających się irygacją, hydrauliką, i tak dalej, i tak dalej. Wokół pewnego impetu, kierunku właśnie, jakiejś misji, czy planu społecznego, wytworzył się kult. I zastanawiam się, czy siłą rzeczy środowisko naukowe nie jest albo nie jest narażone, czy nie jest przyjawem tworzenia się jakiejś religii, czy nie jest powiedzmy kastą w ramach nowej, nie do końca sformalizowanej religii, która już istnieje? To jest bardzo ciekawy, ciekawy pogląd. Ja uważam, że od zachowań religijnych nie ma ucieczki. A co ja mam na myśli? Ja uważam, że religia jest w pewnym sensie biologicznym, biologiczną konsekwencją. Czegoś. znaczy Może tak, że, że są pewne biologiczne konsekwencje, może tak, biologiczne podwaliny religii. Właściwie każde, mamy do czynienia z że każdą, z każdą cywilizacją, która istniała na Ziemi, no, zawsze ona miała jakąś formę metafizyki, jakąś formę religii. To oznacza zatem, że tego typu zachowanie było selekcjonowane pozytywnie w procesie ewolucji. I teraz w związku z tym, osoby, które wykazywały na przykład zachowania religijne, przekazywały, znowu wracając do naszego, tem naszego tematu, większą ilość płodnego potomstwa niż ci, którzy tak naprawdę tego nie robili. I ostatecznie doszło do sytuacji takiej, że właściwie cała cywilizacja ziem ziem na Ziemi, wszyscy ludzie, mają jakieś, oczywiście bardzo różnorodne, ale jakieś wierzenia religijne. Czyli zakładamy, że jest jakieś sprzężenie zwrotne z jednej strony. Ja są... uważam, że jest ewolucyjny powód Pozytywny z, z, z punktu widzenia czysto biologicznego, czy z tej selekcji naturalnej, który powoduje, że społeczeństwa będą zachowywały się w sposób religijny. Ja uważam, że ta metafizyczna strona, czy ta taka religijna, na pewno jest jakiś pozytywny aspekt tego, bo inaczej by tego nie było po prostu. I ba, ja nawet zaryzykuję takie bardzo, dosyć kontrowersyjne stwierdzenie, że to nawet nie ma znaczenia z punktu widzenia też ewolucji. Czy, czy te religijne wierzenia są podparte czymś, co jest prawdziwe, czy nie? Ważne, że osiągają swój cel. I też czym ten cel jest, no to z punktu widzenia samej ewolucji i tej gry ewolucyjnej, w jaką wszystkie organizmy w całym wszechświecie i zachowanie gra... gatunku. Nie. 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 To jest tylko też. To też tutaj można zacytować Deukinsa, dlatego że ja akurat w tym przypadku się całkowicie z nim zgadzam. Gatunek jako taki. To nie, jest, to nie jest jednostka poddawana selekcji. Według Dawkinsa jest poddawana selekcji, tak? jest gen. Stąd też na przykład jego bardzo dobra swoją drogą książka pod tytułem Samolubny Gen. Gatunek jako taki też w pewnym sensie, i tutaj też jest kontrowersyjne nieco stwierdzenie, mam nadzieję, że uda mi się to wyjaśnić w sposób dosyć prosty. Gatunek w pewnym sensie jest również iluzją. Bo w jaki sposób, w jaki sposób to ten, zdefiniować? Definiuje się to oczywiście, że dwa osobniki tego samego gatunku wydają również płodne potomstwo. Tak, to jest, to jest definicja gatunku. Tak aczkolwiek mamy też hybrydy. No tak, oczywiście. I teraz pytanie jest: czy w związku z tym te hybrydy to jest, to oznacza, że to te, te, na tych dwóch biegunach, to jest tak naprawdę jeden większy gatunek, czy to jest po prostu przypadek? Czy Trzeba pamiętać, że jeżeli się spojrzy na, na historię życia na Ziemi. I czy w ogóle historia życia gdziekolwiek, ale oczywiście mam tylko jeden przykład ziemskiego życia na razie. To to jest ciągłość. My mamy, my mamy po prostu mamy ciąg naszych przodków, aż do samego samego początku, w którym to był jakiś w cudzysłowie replikator, polimer w jakimś Bajorku gdzieś tam, 4,5 miliarda lat temu. To jest nieprzerwany ciąg. Jesteśmy formami życia, a tak naprawdę jesteśmy. Przejawami życia, które jest w sumie jedno, jako no. zjawisko. To znaczy, wszyscy jesteśmy na Ziemi spokrewnieni ze sobą. To wiemy na pewno, dlatego że wszyscy używamy tego samego polimeru genetycznego, wszyscy mamy taką samą biochemię. To jest oczywiście i to jest oczywiście temat rzeka: czy istnieje na Ziemi tak zwana biochemia cienia, czy, czy biosfera sienia, tak zwana shadow biosphere czyli życie, które jest zupełnie inne od naszego życia, tylko my po prostu nie byliśmy w stanie go wykryć, dlatego że wszystkie nasze metody analityczne, które mamy, na przykład biologii molekularnej, są tak skoncentrowane na wykrywaniu na przykład polimeru genetycznego takim, jak jest RNA albo DNA i nie są w stanie wykryć czegoś, co jest inne. To jest bardzo takie oczywiście filozoficzne stwierdzenie, ale... ale no... To powoduje, że mamy się na baczności poniekąd tak. i trochę zyskuje... Przyjmujemy podstawę pokory. Celem, celem tej hipotezy jest to, żeby właśnie dać jakiś, 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 no, taki właśnie filozoficzny nieco aspekt do przemyśleń nad tym. Nad tym, tak naprawdę, jak również my szukamy życia, ale jak również my je definiujemy, czy jak również. Czym ono tak naprawdę jest? Sprawda, ja uważam, ja zawsze też mówię, że my do poszukiwania życia nie musimy, go, jego, nie musimy, po, nie musimy definiować życia, żeby, żeby szukać życia, bo szukamy jakichś anomalii chemicznych przede wszystkim, a nie samego takiego życia, tym tricorderem startrekowym, którego przecież nie mamy. Tak. Odnosząc się też do kwestii tego, że nazywamy formę życia jednym gatunkiem, a drugim jest, że to jest poniekąd sztuczne. Możemy stwierdzić, że rzeczywiście, że to jest po prostu pewna wartość semantyczna, dźwiękowa, foniczna, którą przypisaliśmy po prostu do jakiegoś zjawiska, które obserwujemy, tak samo jak stwierdzenie, że to jest szklanka jest pewną umową, prawda? To jest też glas, na przykład, tak, albo wech, ale ani jedno, ani drugie, ani trzecie tak naprawdę, bo samo w sobie jest takie, jakie jest. Ale to jest, to jest bardzo. To, to można powiedzieć jeszcze inaczej trochę. Chociaż inaczej, ale, ale w pewnym sensie podobnie. I, I to jest coś, co mnie bardzo zastanawia też. Jeżeli ja panu pokażę różne, różne przejawy życia na Ziemi, to pan automatycznie będzie wiedział, co to jest. To znaczy, ja pokażę panu. Bez na. nazywania? Przykład, tak. To znaczy, będzie pan wiedział, że to jest życie. Nawet te definicje życia są tak tutaj. Jedni mają taką definicję, drudzy mają taką i tak dalej. NASA ma swoją własną definicję, to jest. Samoregulujący się proces poddany ewolucji darwinowskiej, czy coś w tym stylu. Tam to jest w porządku, definicja bardzo, bardzo taka. Ale ja, tak jak mówię, my nie musimy tego definiować w ogóle, życia jako takiego. Natomiast jeżeli ja panu powiem sosnę, pan pokaże sosnę, pan będzie wiedział, że sosna jest żywa. Pokaże panu jakąś dżdżownicę, pan będzie wiedział, że jest żywa. Pod mikroskopem zobaczymy jakieś poruszające się na przykład organizmy, pan też założy, że to jest życie. Tak, to jest implicit. Tak, to jest implicit. Tak. I teraz to, to jest jeszcze taki problem tego naszego poszukiwania życia, że my mamy jakąś, w pewnym sensie też nazwijmy to trochę metafizycznie nawet, wbudowane, wbudowaną radar na to, co jest żywa, a co nie jest. Oczekiwania. Oczekiwania. Jak, to bardzo dobre słowo jest. Oczekiwania, co jest żywa, a co nie jest. I teraz pytanie jest, czy jeżeli my szukamy tego życia gdzieś indziej, to czy nasze oczekiwania tak naprawdę muszą być takie same? Czy, czy tak naprawdę nie powinny być inne? I zostawimy to, to pytanie bez odpowiedzi na chwilę obecną, dlatego że ja uważam, że my musimy modyfikować te swoje nasze oczekiwania, właśnie żeby nie przeoczyć czegoś, co tym życiem jednak jest, a w tych warunkach innych planet może być, może, ty, może tych naszych oczekiwań nie, spo, nie spełnić. Mówiliśmy też o sile, w cudzysłowie, woli życia do samozachowania. Tego impetu, do samozachowania. Jak byśmy powiązali życie ze świadomością? Czasami mi się to zlewa, przyznam. Zakładam, że każdy organizm żywy jest w jakiś sposób świadomy, nawet na bardzo prostym, prostym poziomie instynktów. I jeśli teraz dochodzimy do stwierdzenia, że tak jest, to czy. Pojawianie się życia, czy pojawianie się życia i ten imperatyw do samozachowania, nie jest de facto z tą świadomością, która chce się zachować i siebie doznawać. To znaczy tak. Tutaj musimy zdefiniować pojęcia, dlatego że świadomość, jako taka, to jest świadomość. Bo ja, ja, uważam to za, świado, ja uważam świadomość za coś, to jest zdawanie sobie sprawy ze swojego własnego istnienia. Tak? Ja to tak definiuję. My mamy tą świadomość, bo sobie zdajemy sprawę z tego, że istniejemy. Ja uważam, że wiele różnych zwierząt również zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje. Kot, Mój kot wspaniale sobie zdawał, zdawał sprawę z tego, że istnieje. Natomiast jest w pewnym momencie taka sytuacja, że oczywiście są zachowania instynktowne. I zachowania instynktowne nie wymagają żadnych świadomych yy, że takiej refleksji nad swoim własnym istnieniem. Ja, ja uważam, że ogromna większość świata żywego takiej refleksji nad swoim własnym istnieniem absolutnie nie ma. I tutaj oczywiście refleksja nad swoim własnym istnieniem ma też różne, różną wartość, dlatego że nasza refleksja nad, nad swoim własnym istnieniem to jest również deliberowanie na tematy różne filozoficzne na przykład. Podczas kiedy na przykład refleksja nad swoim własnym istnieniem kota czy psa będzie nieco inna, tak? Ale też będzie. Bakteria takiej refleksji nad swoim własnym istnieniem raczej nie ma, bo nie ma mechanizmu chemicznego do tego, żeby taką refleksję mieć. Właśnie przejdziemy do tych naszych braci mniejszych na planecie Ziemia, zaraz. Jeszcze zostałbym na moment w tym temacie. Nie wiem, czy pan doktor jest zaznajomiony z koncepcją homosfery. Talharyda de Chagrin nie, to absolutnie był taki nie mam pojęcia. Katolicki co to jest. mnich, który bardzo wyeksponował się na wpływy duchowości Wschodu, i on stwierdził, że istnieje coś takiego, jak homosfera. a homosfera jest sferą świadomości, której, której składowymi są różne. No, nośniki świadomości, które te nośniki, oczywiście, są uwarunkowaniami, które są zarażone przez świadomość, naturalnie. On, on uważał, że również um, istoty, byty nieożywione, raczej takie jak minerały, również posiadają na miastkę która jakoś tam tkwi w nich. Są też organizmy bardziej złożone przez insekty po ludzi, wiadomo, całe spektrum. Um, I że człowiek przez swoje uwarunkowania biologiczne jest tym najbardziej um, czy takim prze, prze, przepuszczającym nośnikiem świadomości, on jest tym, powiedzmy, prze, przewodnikiem. I świadom, on właśnie twierdził, że świadomość jako taka jest transcendentna, ale ulokowana w organizmach, w bytach. I człowiek ma też to, ten nie handicap, ale przewagę, że ze względu na rozwój swojego mózgu, swoich narzędzi biologicznych, jest w stanie Kanałować, bardzo polskie słowo, fokusować uwagę na pozostałe elementy, i poprzez tę uważność, którą poświęca innym elementom świata, dochodzi do odpowiedzi, do, do wzbudzenia świadomości również w nich. Co oczywiście może być w dużej mierze bardzo treścią udochowioną, bardzo metafizyczną, natomiast jeżeli poświęcamy czemuś uwagę, to naturalnie dostajemy jakiś feedback i z, można się pokusić, albo można być być może zwiedzionym takim przekonaniem, że jeżeli troszczymy się o kubek, to on nam oddaje to dobro, które w niego wkładamy. No widzi pan, to ja się zupełnie z tym nie zgadzam. A wie pan dlaczego? Dlatego, że ta, jeżeli ja dobrze zrozumiałem tak. oczywiście filozofię, którą pan tutaj przedstawił, to to zakłada, że zjawisko, że zjawisko świadomości jest czymś oddzielnym od materii. Tak? To jest w moim, w moim, w moim przeświadczeniu absolutnie niemożliwe. Yy, niemożliwe. My myślimy i mamy świadomość, i mamy te wszystkie nasze przemyślenia, naszą dyskusję, dlatego że mamy reakcję chemicznej materię, która tak naprawdę nam to umożliwia. Jeżeli byśmy tego nie mieli, tej materii, czy tej reakcji chemicznych, czy tych budu tego budulca chemicznego, tych meta metabolizmu, którego ma który mamy w naszym mózgu, to byśmy nie byli w stanie tego zrobić. W związku z tym nie mielibyśmy również tej świadomości. I więc ja nie wierzę na przykład zupełnie w, w takie w, w poglądy, że ta świadomość jest czymś oddzielnym od, od materii. Od, od tego, że, że na przykład te nasze. Bo to jest tak naprawdę, jak rzeczywiście, ja tutaj m, tro, tutaj w pewnym sensie, bo to też w pewnym sensie zahacza o to, że rzeczywiście życie jako takie jest fenomen, fenomenem, który jest absolutnie fantastyczny. Jest właściwie czymś, co jest niewiarygodne. Jakby się na to spojrzało, tak całkowicie z boku. To jest to właściwie fenomen, który właściwie można byłoby. Jeżeli by, ja dlatego jest nie, nie dziwię taki. się. Że jest coś, że, że istnieje taki pogląd, jakim, jaki jest kreacjonizm, jak kreacjonizm. Dlatego, że oczywiście ja się nie zgadzam z nim, ale jest powód, dla którego taki pogląd istnieje. Dlatego, że, że cudowność życia, która istnieje, jego różnorodność, jego tak naprawdę skomplikowanie, skomplikowanie to, że to wszystko tak funkcjonuje, to, że my możemy mieć taką dyskusję, jaką mamy teraz. No, jest tak naprawdę, sugeruje, że jest, coś, jest naprawdę coś u podstaw tego, co jest, co jest taką, takim czynnikiem zupełnie nie, niemożliwym do poznania. Tak? Natomiast ja uważam, że to jest efekt tak naprawdę, że to jednak ma, tą, ma tę taką kotwicę i to bardzo silną kotwicę w tym świecie materialnym. I nie może być sytuacji, w której świadomość, czy na przykład myślenie, czy nawet nasza dyskusja zdarzyłaby się bez tego materialnego aspektu. Bez niego, I z tego powodu ja na przykład też nie wierzę w życie, poza, życie po śmierci, czy po te, te takie kluczowe aspekty, na przykład religijne, tak jak na przykład, to, czy metafizyczne. Absolutnie nie. My możemy mieć niesamowity, fantastyczną biosferę naokoło nas. My sami możemy być tak naprawdę produktem tejże ewolucji, czy biosfery, który jest niesamowity i fantastyczny, ale nie potrzebujemy tego metafizycznego, może tak, żeby to się zdarzyło, nie potrzebujemy tego metafizycznego czynnika, ale być może, że żeby trwać, i tutaj na poziomie takim nieco emocjonalnym, nazwijmy to w ten sposób potrzeba, i stąd, na przykład, powstały religie, ale i powstały również powstał również taki, nazwijmy to, no, i nasz organizm i mózg wyolwulował w ten sposób też, żeby te religie mogły być i mogły trwać też. Bo jednak my je mamy, tak? A nie, nie, nie ma tak, że nagle zniknęły, albo, albo, albo te. Więc, więc generalnie ja, ja. Natomiast ja jestem. I tutaj, oczywiście, też żeby nie zrozumieć tego słowa źle. Ja jestem materialistą. Nie w finansowym aspekcie tej sprawy, oczywiście, ale w filozoficznym aspekcie tej sprawy. Nie ma istnienia i nie ma bytu bez materii. A jeszcze my nawet możemy pójść dalej. Nie ma istnienia i nie ma bytu. Bez skomplikowanych aranżacji tejże materii. Tak, e, co jeśli, jakby pan doktor odniósł się do tego, no, to, jest, to jest prawdą, że materia jest pewną manifestacją energii, prawda? Jest pewnym przejawem energii. E, no tak, tak. oczywiście jest, nasze, jest to jedno z najbardziej fa tak. fantastycznych równań Einsteinowskich. Tak. Tak, to, ale to tylko, to, to, to tylko może sugerować, że rzeczywiście. Bo my, ma, my wszyscy, my wszyscy, bo znowu to zahaczamy o filozoficzne aspekty, ale tutaj w tym przypadku mówiąc, my wszyscy mamy na myśli cały wszechświat, mieliśmy jakiś początek. Czyli to jest oczywiste również, jakby się tak głęboko zastanowić, że wszystkie aspekty tego wszechświata muszą mieć jakieś, muszą być ze sobą jakoś powiązane. I stąd to równanie E równa się mc kwadrat, tak? To jest w pewnym sensie też, tutaj oczywiście filozoficznie mówiąc, bo proszę, proszę nie krytykować mnie z punktu widzenia też fizyki, ale tutaj weszliśmy na takie nieco filozoficzne aspekty. Więc to jest oczywiste, że tak naprawdę nasz wszechświat jest w pewnym sensie, czy mani wszystkie manifestacje, które się zdarzyły 13,7 miliarda lat po Wielkim Wybuchu, muszą w jakiś sposób tak naprawdę być ze sobą związane. Muszą jednią. być jednią. Tak, Mo muszą być manifestacją tak naprawdę czegoś, bardzo pierwotnego, jakiejś pierwotnej siły. Teraz tak, to można, można ktoś sobie nazywać Bogiem, jest przecież, a inni mogą sobie nazywać to, tak jak ja to bym nazwał, całkowicie naturalnym procesem powstawania na przykład Wszechświata, albo Wszechświatów wręcz. Wiadomo, że jest w fizyce i o oczywiście proszę mi wybaczyć, ja absolutnie ekspertem z tej dziedziny nie jestem, to jest tylko moje własne prywatne zainteresowanie tą dziedziną, więc jeżeli popełnię w tym przypadku jakiś błąd, to proszę mi wybaczyć. Mamy w fizyce ten, taką, ten taki rajd, nazwijmy to w ten sposób, żeby, żeby zunifikować wszystkie siły we, we wszechświecie. Wszystkie siły, które tym wszechświatem tak naprawdę rządzą. I tu mamy do czynienia, mamy oczywiście te oddziaływania elektromagnetyczne, mamy oddziaływania silne, mamy oddziaływania słabe i tak dalej, i tak dalej. I jest taki, taki, jest taki gałąź fizyki, która się zajmuje tą unifikacją tych wszystkich sił, Gdyż tak naprawdę pogląd jest taki, i również tam zapomniałem o grawitacji, bardzo ważna siła, którą również próbuje się zunifikować. Gdyż jest taki pogląd, że tak naprawdę manifestacja tych wszystkich sił we wszechświecie, elektromagnetycznej, słabej, silnej grawitacji i tak dalej, to tak naprawdę jest efekt jednej pierwotnej siły. Tak naprawdę. Pierwotnej to może złe słowo, ale pierwotna jest dobrym słowem, no niech będzie pierwotna. początkowej, czy Jednej, jednej. jednej. Okay. Po prostu tylko kwestia jest taka, że jak wszechświat ewoluuje, jak on się zmienia... To te wszystkie tak naprawdę siły się od siebie się, się od siebie no, oddzielają, ale przecież są te, są te próby unif unifikacji tych sił na poziomie matematyki, oczywiście, teorii matematyki. I na przykład są, jest, jest, jest możliwość unifikacji te, oddziaływań słabych z elektromagnetyzmem, to są tak zwane elektrosłabe oddziaływania. Jest cała chrom kwantowa chromodynamika kwantowa. To są te wszystkie oddziaływania silne z kolei i tak dalej. Są próby unifikacji tych wszystkich ym, sił i głównym tak naprawdę problemem, żeby znaleźć tą teorię wszystkiego, bo to jest tak naprawdę to, o czym rozmawiamy. Teoria wszystkiego to jest teoria tych unifikacji tak naprawdę tych wszystkich sił przyrody. To jest problem unifikacji tej grawitacji z tym, ze wszystkimi tymi innymi siłami, dlatego, że grawitacja działa na dużych przestrzeniach, dużych obszarach. Natomiast te wszystkie kwantowe oddziaływania, te siły inne działają przede wszystkim w tej mikro, nawet ponad, nie mikro, nawet mniej niż to w skali. I teraz w momencie, kiedy się połączy te dwie, te dwie aspekty istnienia, te dwa aspekty istnienia, no będzie miało się coś w rodzaju tak zwanej, tutaj oczywiście bardzo dobrze nazwanej teorii wszystkiego, natomiast oczywiście, te, ja, czy, czym to tak naprawdę będzie, to nie wiadomo. Największym wyzwaniem będzie dla popularyzatorów nauk przekazanie tego społeczeństwu. I tutaj dochodzimy, też poniekąd koło robimy, wracając do kwestii ograniczeń, jakie nakłada język odpowiednich środowisk, czy nawet kast. Tak jak mieliśmy przecież różne języki, język braminów, języki liturgiczne, które. Bardzo dosłownie miały inne słownictwo zarezerwowane dla jakiejś grupy, po to, żeby one mogły się lepiej komunikować, ale poniekąd do tego też dochodzimy tutaj. Słownictwo, którym operowałby pan doktor z sobie równym fizykiem, naukowcem, byłoby poza moim zrozumieniem, czy no powiedzmy 80% społeczeństwa, jeśli nie więcej. I teraz jest ta blokada, jak zakomunikować. Te wielkie osiągnięcia wysiłku umysłowego, teorie wszystkiego. Jak zakomunikować tak astronomiczne zjawiska, jak wszechświat, nicość, teoria wszystkiego? Czy po prostu w jaki sposób dzielić się swoimi własnymi wynikami naukowymi? Ja mam taką radę dla wszystkich, że ja, na przykład, bardzo lubię prosty język. Ja uważam, że jeżeli się. Nie jest w stanie wyjaśnić czegoś w jakimś prostym językiem, to znaczy, że się nie robi tego wystarczająco dobrze. Ja staram się, i tutaj oczywiście nie, nie to, że ja mam absolutnie, nie, że, nie to, że odniosłem sukces w tej dziedzinie, ale staram się, żeby na przykład moje artykuły naukowe, przynajmniej tam, gdzie jestem jednym z głównych autorów, były napisane językiem prostym i zrozumiałym, które by miało na przykład jakieś konkretne wyniki podane w sposób taki, żeby można było je zrozumieć, żeby, nawet jeżeli nie jest się specjalistą w tej dziedzinie. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że właśnie no, niestety no, ja bym chciał, żeby wszyscy mieli możliwość tak naprawdę y, z, sobie ściągnięcia jakichś informacji naukowych, przeczytania ich i przynajmniej dowiedzenia się, o czym to wszystko jest. Bez konieczności na przykład chodzenia do Wikipedii, tak, to Wikipedia jest oczywiście bardzo dobrym źródłem informacji, jeżeli by się chciało zacząć coś. Jest pan, dyrekt, jest pan doktor drugą osobą, drugim naukowcem, który już niedawno nam powiedział, że Wikipedia jest dobrym go-to. Ale ona jest tylko dobrym, tutaj jest disclaimer z kolei. Ona jest tylko dobra, jeżeli się nie wie nic na jakiś temat i chciałoby się wiedzieć coś. Jako zaczyn. E, tak, ale nie może być, i to jest bardzo ważne, ona nie może być końcowym... E, Źródłem tej wiedzy, dlatego że ona tylko. I to ja mam bardzo wiele specjalnych, takich bardzo szczegółowych przykładów, dlaczego tak jest. Ona jest bardzo dobra, jeżeli ktoś by chciał, na przykład, wiedzieć. Okej, okay, ja na przykład, wpisujemy sobie w Wikipedii atmosfera Wenus, tak? I tam jest podstawa, jakaś informacja. Ale tak naprawdę y, wszystkie te rzeczy, które się dzieją ciekawe na temat tej atmosfery Wenus, nie są na Wikipedii. Nie są. Dlatego, że na przykład wtedy trzeba byłoby się zagłębić niesamowicie w szczegóły tej działalności spektrometrów masowych na sondy pionier bądź Wenera w 42 lata temu czy coś takiego, a, kolei, a to, to jest na przykład już to, czym my się teraz zajmujemy. I znowu jest język, słownictwo, tak. którego większość osób tak, nie ma. Właśnie o to chodzi, to jest też problem. Hmm. Więc ja na przykład się staram, ja na przykład uważam, że Używanie bardzo trudnego słownictwa nie jest automatycznie tożsame z tym, że w jakiś sposób wygrywa się, dział, wygrywa się debatę naukową, tudzież, że w jakiś sposób pokazuje się, że jest się bardzo, nazwijmy to kolokwialnie, intelektualnie rozwiniętym. Tak. I, i ja nigdy nie mogłem tego zrozumieć, że, 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 że ktoś na przykład pisze artykuł w sposób taki, że ja muszę co drugie słowo sprawdzać tak naprawdę. Który, co to tak naprawdę znaczy? To nie oznacza, że na przykład ja mam jakiś deficyt intelektualny, czy na przykład deficyt w nawet tej dziedzinie. To oznacza, że artykuł danego autora został napisany w taki sposób, który jest nieprzystępny nawet dla specjalisty. I ja tego bardzo, ja, ja, ja staram się unikać tego, dlatego że nie, naszym celem w nauce i naukowców nie powinno być to, żeby nikt nie mógł nas zrozumieć, albo żeby nawet, żeby mogła nas zrozumieć, pan się odwoływał wielokrotnie do kastowości, żeby mogła nas zrozumieć tylko wąska kasta, czy nawet w tym przypadku jeszcze subkasta sub, sub jakichś ludzi, którzy coś wiedzą więcej na, jakiś, na ten temat. Naszym celem powinno być to, żeby każdy mógł sobie ściągnąć jakieś informacje, przeczytać sobie artykuł, i wypracować sobie swoje własne, swój własny pogląd na, na, na temat tego, co zostało napisane w tym naukowym artykule. To jest taki ideał. Czy ten ideał tak naprawdę jest możliwy do, do, do osiągnięcia, to nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. To porozmawialiśmy o fenomenie życia, o religii, o duchowości i o tym, że jest przydatna. I zostajmy teraz na Ziemi. Ponieważ mamy tutaj kilka przykładów bardzo interesujących form życia, które też są, można powiedzieć, inteligentne. Na przykład kruki, ośmiornice. Jak się na nie zapatrujesz? Tak, to jest, powiedziałbym, w ten sposób: inteligencja jako taka nie jest unikalna. Mamy przykłady wielu różnych rozwiązań w naszym, tak naprawdę na, na naszej planecie, które, które można byłoby nazwać inteligentnymi. To, co jest unikalne całkowicie na Ziemi, to jest technologiczna cywilizacja. Mamy technologiczną cywilizację, tak naprawdę mamy jedną. I też oczywiście nie wszystkie kultury na Ziemi również rozwinęły tą technologiczną cywilizację, więc nawet w obrębie tego samego gatunku nie wszystkie populacje tą technologiczną cywilizację rozwinęły przez, przez lata, czy tysiąclecia swojej działalności. Więc możemy powiedzieć, że inteligencja jako taka, czyli zdolność do jakiegoś tam naprawdę skomplikowanych procesów myślowych czy zachowań, nie jest czymś unikalnym i pojawiła się na Ziemi Wielokrotnie, więc możemy ewentualnie się spodziewać, że jeżeli rzeczywiście jest czymś, co jest, co jest tak naprawdę powszechnym fenomenem w galaktyce naszej, to również tego typu, tego typu rozwiązania wystąpią, takie inteligentne stworzenia. Natomiast nie mamy pewności co do tego, jak naprawdę rzadkim czy, czy częstym zjawiskiem jest cywilizacja technologiczna. Jeśli spojrzymy jednak na zwierzęta, które mamy tutaj na naszej planecie, to widzimy namiastki takiej myśli technologicznej. Chyba są małpy, które tworzą narzędzia. Same kruki potrafią manipulować obiektami, tak jakby były to no, narzędzia, można stwierdzić. Czy ośmiornice tworzą narzędzia? Nie jestem pewien, ale wiem, że są w stanie na przykład wydostać się ze słoika, czyli mają jakąś. Jakieś pojęcie na temat działania mechanicznego obiektów? Tak, absolutnie tak. Tutaj jest właściwie, więc możemy się zacząć zastanawiać na temat tego, czego byśmy potrzebowali, jakich cech byśmy potrzebowali, żeby zbudować taką. Taki gatunek czy taką, taką, taki organizm, który by, by ostatecznie uzyskał tą zdolność technologicznej cywilizacji, czy wszedł na tą drogę w kierunku rozwoju cywilizacji technicznej. I tutaj wydaje mi się, że możemy się pokusić o taką, w pewnym sensie, nieco spekulację, chociaż spekulację naukową. Oprócz zdolności intelektualnych, czyli tego mózgu, który jest w miarę duży, który ma tych, no, połą wiele połączeń nerwowych, potrzebujemy jeszcze szeregu zdolności do szeregu zachowań, których tak naprawdę nie wszystkie te inteligentne stworzenia mają. Czyli na przykład yy, społeczność, społeczna, tak, musi to być w pewnym sensie gatunek, który jest społeczny, jeżeli on miałby, rozwią miałby na tą drogę cywilizacji technologicznej wstąpić. Dlaczego? Dlatego, że wiele tych rozwiązań technologicznych wymaga tak naprawdę współpracy i, i wzajemnego rozumienia tego, co dana, i przewidywania tego, co dane inne jednostki. Mające wspólny projekt na przykład, mają robić. Więc tutaj na przykład przykład ośmiornicy, czy tych róż... ośmiornicy jest bardzo dobry. Ośmiornice mają bardzo skomplikowane zachowania i różne i zdolności, różne rozwiązywania problemów, takich na przykład wychodzenie z, ze słoika, nazwijmy to, jeżeli to jest skomplikowane, <grym> jeżeli można to nazwać skomplikowanym z, z, z działalnością, jeżeli to jest problem. Tak, ale również, również mogą używać różnorakich ciekawych, bardzo prostych narzędzi w celu uzyskania na przykład dostępu do swojego, do swojej um, jakiejś, do jedzenia, czy do, czy do yy, czegoś, co, co, co by chciały uzyskać. Natomiast jest bardzo ważny problem. One nie są zwierzętami społecznymi. Aczkolwiek mają pewne zachowania międzygatunkowe, przejawiają. Jest taki dokument, którego przyznam, nie obejrzałem, widziałem urywki. E, My Teacher Octopus, bodajże się nazywa. I oh. tam e, jest opowiedziana historia w formie dokumentu, gdzie, jeżeli dobrze pamiętam, Nurek e, zaprzyjaźnia się z e, Ośmiornicą, która żyje na wolności i je, powraca do niej, żeby śledzić jej życie, i ona go rozpoznaje, przypływa do niego. A tak, może tak oczywiście być. Tylko proszę, proszę, proszę zauważyć, że ta ośmiornica nie przekaże swoich doświadczeń innej ośmiornicy. Dlaczego? Dlatego, że ośmiornice są zwierzętami, które są raczej no, jak to się. Samotnicze. So, samotnicze. Tak. Nie są, kluczowym rozwojem, kluczowym dla rozwoju cywilizacji, kultury, jest możliwość przekazania swoich własnych doświadczeń i swoich własnych tego, czego się człowiek, człowiek tego, czego się organizm nauczył. Jeżeli, jeżeli ta, ta ośmiornica może żyć przez dekady, na przykład, nie wiem, ile ośmiornice żyją, proszę mi wybaczyć, brak tej wiedzy, natomiast ośmiornica może się nauczyć bardzo wielu nowych rzeczy. Ale te nowe doznania, nowe doświadczenia i nowe rozwiązania, które sama wypracowała dzięki swoim zdolnościom intelektualnym, swojemu układowi nerwowemu, giną razem z nią. I to jest wielki problem. Jeżeli my za każdym razem byśmy musieli każdego, w każdym pokoleniu znowu wynajdywać koło, to trochę byłby to problem. Na Ośmiornica nie dość, że jest samotnicza. Nie ma też jakichś szczególnych predyspozycji komunikacyjnych, żeby złożoność rzeczywistości przekazać, to jeszcze żyje od 3 do 5 lat. A, dziękuję bardzo, znów, bo nie wiedziałem nie wiedziałem ile e, żyją ośmiarniki. Jakaś superinteligentna ośmiornica znowu tak, tak. nie Bardzo Tak, ale to jest bardzo ważny problem. Znaczy, właściwie nie tyle problem, co wymaganie. Mamy kolejne wymagania, które są już czysto fizjologiczne, właściwie, czy anatomiczne. Żeby móc tak naprawdę zbudować cywilizację technologiczną. Trzeba mieć możliwość manipulacji obiektami. I oczywiście tutaj Pan podał bardzo, bardzo, bardzo trafne przykłady na, na kruki, które są w stanie rzeczywiście złamać sobie patyczek w konkretny sposób, żeby dostać się do jakiegoś jedzenia czy orzeszka w jakiś konkretny sposób. Czy na przykład wziąć orzeszek w dziób i, ten, i czy jakiś kamień w dziób i z tym kamieniem zrobić coś, jakąś specjalną y, akcję, która jest konieczna. Natomiast to nie, umożli nie umożliwia precyzyjnych działań. Tak. To, jest, to, jest dlaczego, to jest to, dlaczego tak naprawdę my też staliśmy się tą cywilizacją technologiczną, dlatego że nasza dłoń jest w stanie zrobić bardzo precyzyjne ruchy, i to z kolei powoduje, że jesteśmy w stanie wypracować bardzo precyzyjne narzędzia. Taki kruk jest w stanie zrobić narzędzie, natomiast to narzędzie nigdy nie będzie narzędziem, które będzie precyzyjne. W związku z tym działalność technologiczna kruka. Będzie zawsze bardzo, bardzo ograniczona. Jeszcze jest kwestia tego, że człowiek ma pozycję wyprostowaną, ma więcej kończyn, które są wyposażone rzeczywiście w, w palce, Ta, um, a ponadto posiada niezwykle rozwinięty aparat e, mowy e, i e, też zdolność tworzenia abstraktów, przez co tak. może komunikować więcej zjawisk. Też jest ma większą Zręczność konceptualną. Tak, i to jest bardzo nowy, nowy nowa, znaczy nowa Właściwie jest to, jest to dosyć dziedzina etologia, czyli badanie również zachowań, jest, jest dziedziną dosyć, dosyć już zaawansowaną. Natomiast tego typu, na przykład, myślenie o tym, w jaki sposób społeczne zwierzęta się uczą i jaki jest to proces, czy jest to proces aktywny, czyli na przykład, że na przykład rodzice uczą dziecko swoje, na przykład u ptaków. Czy to rodzice uczą to dziecko te jakichś zachowań, które same wypracowali, te, te ci rodzice wypracowali, czy znaleźli jakieś rozwiązania na jakieś, do jakichś problemów, których wcześniej nie mają zakodowanych w genetycznie na przykład odpowiedzi na te problemy? Czy na przykład dzieci pasywnie uczą się od rodziców, na przykład po prostu powtarzając pewne zachowania? I to nie jest moja dziedzina wiedzy, więc ja proszę widzów, przepraszam, za ewentualne niedociągnięcia. Natomiast wydaje mi się, że u większości na przykład ptaków, które mają, do mają również te zdolności intelektualne na nieco wyższym poziomie niż inne zwierzęta, to uczenie, uczenie nie jest uczeniem aktywnym. One nie uczą nawzajem się, innego, nie są nauczycielami innych osobników, tylko te osobniki w tym w grupie podpatrują to same, w jaki sposób te inne, inne kruki, czy inne inne przedstawiciele tej grupy. Robią, działają i wtedy dopiero, wtedy dopiero uzyskują tą wiedzę. Czyli nowe praktyki ja... wychodzą od pojedynczego przedstawiciela i dopiero inne mogą od niego podpatrzeć. I tak, oczywiście przez to, nie jest, to nie jest coś, co jest bardzo złe, bo to, bo to nie chciałbym tego też przedstawiać jako jakiś, jakiś zaułek ewolucji, który nie ma sensu. Natomiast ja uważam, że sposobów uczenia się i nauczania, że muszą być obie rzeczy. Trzeba zachowywać się tak, jak. Na przykład ptaki podpatrywać, w jaki sposób rodzice robią coś, żeby potem móc po prostu nałożyć kalkę na to i zacząć robić to samo. Albo, i, ale również niezwykle ważne jest to, żeby był ten aktywny proces nauczania również w tej grupie. I ludzie mają obie, oba te, obie te rzeczy rozwiązać. To, to zakłada potrzebę, konieczności istnienia autorefleksji nad Też. tym, czego się uczy. Też tak. tak. A małpy? Małpy, nie, nie wiem, wydaje mi się, że ma małpy są na tyle blisko spokrewnione z nami. A tutaj oczywiście też mogę zostać poprawiony, dlatego że ja, tak jak mówię, to nie jest moja dziedzina za bardzo wiedzy. Natomiast ja uważam, że małpy mają obie te rzeczy również rozwinięte. Natomiast małpy mają ten problem. Dlaczego małpa, pan nie człowiek? No, dlatego, że tak naprawdę po pierwsze, ich, ich, ich mają one jednak anatomiczne ograniczenia. To nie są zwierzęta, które są w pełni wyprostowane, tak, żeby mogły na przykład uwolnić sobie ręce do. Manipulacji skomplikowanymi różnymi przedmiotami. A druga rzecz jest taka, że jednak rzeczywiście no, ich intelektualne zdolności nie są takie, nie są wystarczające, żeby na ten, na ten wyższy technologiczny jeszcze przynajmniej, bo to, to też oczywiście nie wiadomo, w jakim kierunku ewolucja małp. No, planeta ujdzie. małp. Tak. Tak. Natomiast były bardzo ciekawe badania, które ja, które ja czytałem parę lat temu, grube parę lat temu, na temat rozmawialiśmy o religii i były badania, na przykład, czy zwierzęta mają religię. I to, było, to jest bardzo, ciekawy, bardzo ciekawe pytanie, bo na pierwszy rzut oka ktoś by się mógł zbawersować, co to właściwie za pytanie oczywiście, że nie. Ale skąd, ale, ale skąd, skąd wiadomo, właśnie dlaczego, dlaczego? Dlaczego byśmy mieli założyć, że nie? I były bardzo ciekawe badania, zarówno na, oczywiście to nie, są, to nie są badania naukowe, które mają, nic, które, mają, które, mają, które mają ostateczny wynik, ale przynajmniej dają nam. Wystarczająco dużo do myślenia, żeby na przykład zacząć badać to nieco bardziej dogłębnie. Niektóre zachowania szympansów sugerują, że na przykład jakiś przykład od czego religia się zaczyna? Jakbyśmy, się zaczęli, jakbyśmy sobie zadali pytanie, co jest takim najbardziej pierwotnym elementem religii, i mi się wydaje, że to jest rytuał. To rytuał byśmy zdefiniowali jako działanie, które ma jakiś cel ale ten cel nie jest bezpośrednio i od razu wiadomy pod kątem tego, co się chce osiągnąć. Czyli na przykład taniec, żeby wywołać deszcz, no nie jest oczywistym, nie, nie, że tańcze, tańczenie, żeby wywołać deszcz, no, nie jest oczywiste, to nie jest oczywiste, że rzeczywiście... Efekt tego, efekt tego działania tego będzie, jest natychmiastowy. Tak, jest natychmiastowy i, czy tak. w ogóle jakikolwiek będzie. Natomiast z jakiegoś powodu grupa, która robi ten taniec, żeby wywołać deszcz, Wykonuje to, czyli musi być przekonana, że rzeczywiście tak ten, to ma sens, bo inaczej by tego nie było. I u szympansów, dlaczego ja mówię ten, o tym przykładzie? Bo oczywiście nie dlatego, że szympansy chcą wywołać deszcz, tylko były przykłady takie, że były zachowania szympansów, które nie miały żadnego sensu z punktu widzenia tego, że one wykonywały na przykład taki, nazwijmy to, użyję tego słowa, rytualny. Y, rytualne y, pukanie w korzenie y, pewnego jednego konkretnego drzewa. To znaczy, był korzeń, taki bardzo długi korzeń jakiś, jakiegoś drzewa. I rzeczywiście był film zrobiony i cały artykuł był naukowy na temat tego, czy to jest właściwie rytualne zachowanie, które nie ma na celu jakichś konkretnych efektów, tylko ten efekt jest tak naprawdę w pewnym sensie nazwijmy to metafizyczne. No, no, nie wiem, czy tutaj w tym przypadku użyłem dobrego stwierdzenia, ale niemniej miał to. autorzy tego, tego artykułu, który był właśnie zajmował się behawioryzmem szympansów, sugerował, że ponieważ te szympansy wykonują ten dziwny y, ruch, czy ten dziwne zachowanie, ten rytualny, no użyjmy tego słowa w tym przypadku, ten rytualny, rytualne zachowanie pukania w ten korzeń z użyciem albo tylnych nóg, znaczy z użyciem swoich własnych nóg, albo z użyciem jakichś patyków, y, to czy to przypadkiem nie jest zalążek jakichś dziwnych, rytualnych działań y, religii? Zastanawiam mnie, jaka była podaż żywności, a więc podaż energetyczna, takiej grupy. Czy badanie było przeprowadzone również pośród małp, szympansów, tak, załóżmy, że to były szympansy, nie wiem, które miały wystarczająco dużo pożywienia, miały nadmiar pożywienia i miały niedomiar. Jeśli ciekaw jestem, czy takie zachowanie pojawiało się w przypadku na przykład niedomiaru, Albo w, od, w którym momencie się pojawiały? Nie wiem, bo wie pan, nie, nie byłem go, tak naprawdę to mi przyszło do głowy. No, my teraz rozmawiamy na ten, te, na ten temat, i dlatego ja nie mam zapomniałem po prostu szczegóły tego badania. Natomiast zachęcam zarówno pana, jak i widzów do tego, żeby tak naprawdę zacząć szukać trochę informacji na ten temat, dlatego że być może, być może rzeczywiście nie tylko ludzie, bo to jest, dlaczego tak jest? No, my mamy nagle my mamy tę religijne zachowania, a nagle nikt z, z tego całego naszego drzewa życia i szczególnie zwierzęcego nie ma żadnych nawet zalążków tegoż skomplikowanego zachowania teoretycznie byśmy się spodziewali że jakieś podwaliny religijnego zachowania występują również u zwierząt i myśmy, ja, ja dałem przykład szympansów a właściwie powinienem właściwie zacząć od y, zwierząt mniej z nami spokrewnionych a mianowicie od szczurów bo były również badania, i tutaj pamiętam imię, imię naukowca, natomiast mogę się mylić nieco na temat założeń eksperymentu. I to proszę mi wybaczyć. To był profesor Sapolski. Robert Sapolski. może Robert, Robert Sapolski, tak e, jest. Natomiast nie pamiętam imienia pierwszego. Natomiast profesor Sapolski bada tego typu. Ze Stanford. Być może. Nie. Proszę mi wybaczyć, mm. ja nie pamiętam skąd. Ja, Rozumiem, że tak. W każdym razie to były, ja, ja się tym interesowałem bardzo dawno temu i mi wyparowała trochę wiedzy na ten temat niestety. W każdym razie pan Sapolski miał bardzo ciekawe badania na temat właśnie rytuału i skąd ten rytuał się wziął. I ja dlatego uważam, że rytuał jest tak naprawdę podwaliną religii. To jest początek religii, to jest podstawowa, podstawowe za, wymo, wymóg jakichkolwiek religijnych zachowań. I on badał szczury, o ile pamiętam, i, i gdzie szczury można wytresować w ten sposób, że one patrzą, one też analizują, jak świat funkcjonuje, jakie są zasady w tym świecie. I jeżeli te zasady są rzeczywiście przewidywalne, czyli na przykład jedzenie pojawia się zawsze o konkretnej porze, w konkretnym miejscu. Po naciśnięciu. Tak, dźwigni. na przykład po naciśnięciu w dźwigni, czy się dostaje nagrodę za jakieś konkretne działanie, a jakiegoś konkretnego działania. Co od razu, czy po tak. jakimś czasie? Tak to, jest, tak, to są badania Roberta Sapolskiego. Tak. Uwielbiam tego naukowca. I to, jest, to, są, to są bardzo fajne badania. I on doprowadził właśnie do tego, że grupa szczurów y, miała zachowania quasi rytualne, a mianowicie one. Y, one, one, to chodziło o to, że one, robiły, one, one biegały wokół jakiegoś palika i biegały w jakiś konkretny sposób, bo myślały, że to jest konieczne, żeby dostać jakieś tam jedzenie. A potem sytuacja się zmieniła i oczywiście świat jest nieprzewidywalny. Ale nawet jeżeli już dawno, dawno temu, ten cała zależność pomiędzy tym rytualnym, tym, tym takim bieganiem jakimś naokoło tego palika, już w ogóle nie miała żadnego sensu, to były jakieś inne szczury, które nie widziały nawet, że ten, że, że, dlaczego tak się biega, wszyscy i tak biegali naokoło tego palika, bo myślę, bo, bo, bo cała grupa miała przekazane, że rzeczywiście trzeba biegać. Naokoło tego palika, bo coś, bo to jest konieczne, ale Brzmi potem już na koniec jak... tak. nikt nie wiedział, dlaczego wszyscy tak biegają. mi to jak my I... poniekąd, tak. jak ludzie, I... którzy I... ro rodzę się w religii X, jestem tak. Xianem, I... to robię tak, jak na Xjana I... stało naprawdę. Ja... I oczywiście tutaj widzowie mogą mnie skorygować, bo ja z perspektywy paru lat, grubych paru lat, powtarzam to, co profesor Zapolski y, zrobił. Natomiast był y, y, film na YouTubie wykład pana profesora Sapolskiego. Który prezentował dokładnie te wyniki na szczurach. I ja uważam, właśnie to jest niemożliwe, że taki skomplikowany system zachowań, jakim jest religia, nie ma jakiegoś bardziej, bardziej wczesnego, czy użyję tego słowa, chociaż, mam, chociaż nie powinienem, prymitywnego, bardziej prymitywne takie podwaliny u. Naszych braci mniejszych, u właśnie zwierząt, które w pewnym sensie są rzeczywiście zbudowane bardzo podobnie do nas, mają tylko mniej skomplikowany układ nerwowy. Jak jesteśmy tutaj, już kończąc ten podtemat pracy pana profesora Sop Sopolskiego. Bardzo polecam książkę Behave, książkę na temat um, zachowania. Jak, czym dyktowane jest zachowanie ludzkie w nanosekundach, później w sekundach, minutach, godzinach? Co definiuje, determinuje to nasze zachowanie? Doskonała książka, zwłaszcza po angielsku, nie wiem jak polski przykład. Doskonały język angielski, ba, bardzo taki snappy, czyli taki chwytliwy, um, soczysty język, bardzo obrazowy. Bardzo polecam, z całego serca. Um, jeśli chodzi też o zwierzęta domowe, to czy rytuały takie jak skakanie, powiedzmy, na zawołanie, podawanie łapy, czy to może być uznane za quasi rytua rytualne u psów? Odpowiem nie wiem. Dlatego, że też pytanie jest, jak głęboko oczywiście to musi być. No, musi... Powiem tak, każde z tych skomplikowanych zachowań yy, zwierząt, Musi mieć swoją wcześniejszą wersję. Tak? To jest łącznie z tym, na przykład, tu możemy dać taki ciekawy przykład. Na przykład pamięć. Jeżeli chodzi o w ogóle myślenie, co jest tak naprawdę pierwszym, pierwszą podwaliną tego fenomenu, który fizjologiczną, takim fundamentem tego, tego fenomenu, jakim jest myślenie. To że my na przykład teraz mamy jakieś myśli na przykład to, że bardzo dziękuję za zaproszenie i, i, i że mogłem się podzielić tymi naszymi różnymi badaniami. Co tak naprawdę jest tą, tą absolutnym fundamentem i mi się wydaje, że pamięć jest jedną z takich rzeczy. To jest recepcja zdarzeń, ale to jest również ich zapisanie i odtworzenie konkretnych wydarzeń w sposób kontrolowany. I badania nad pamięcią i, I podwalinami molekularnymi pamięci. To znaczy, bo ja, ja, jak już powiedziałem wcześniej, ja jestem materialistą, oczywiście nie w finansowym tego słowa znaczeniu, ale jeżeli chodzi o filozofię. Więc wszystkie te nawet nasze działania czy, czy fenomeny, które nam mogą się wydawać jako absolutnie nieredukowalne, są redukowalne. One mają swoje chemiczne podwaliny, one mają tak naprawdę to, że my sobie teraz myślimy i rozmawiamy, to wynika z tego, że zachodzą reakcje chemiczne, jakieś konkretne reakcje chemiczne, które umożliwiają nam kontrolę też nad tym, w jaki sposób w tej chwili się komunikujemy. I to też zależy od pamięci. My sobie, ja teraz sobie przypominam dokładnie to, o czym ja mam teraz na przykład powiedzieć. A o co mi chodzi? Więc były badania na przykład na ślimakach i to też można szczegóły sobie można znaleźć w internecie, dlatego że ja też nie będę w stanie wszystkich szczegółów, niestety Państwu powiedzieć. Natomiast były badania na, na ślimakach, które tak naprawdę koncentrowały się na tym, żeby znaleźć ten czynnik molekularny, który odpowiada za pamięć. Jaka to jest, jaki to jest, mole, jaka to jest molekuła, która jest odpowiedzialna za pamięć jako taka? I, dosz, dosz, do, i te eksperymenty polegały na tym, że się. Że się wzięło, że, że tak mi się wydaje przynajmniej, to oczywiście proszę mnie poprawić, jeżeli tak nie jest. Natomiast sytuacja była taka, że się miało dwie, dwa ślimaki i jednemu ślimakowi, jednego ślimaka się wystawiło na, na spotkanie z jego drapieżcą. Tak? Czyli ten ślimak nie wiedział wcześniej, kto jest jego drapieżcą, ale, był ale spotkał się z tym drapieżcą, przeżył. I tym samym zebrał informacje na temat kto jest drapieżcą, czyli kogo powinien unikać, przed kim powinien uciec. To były morskie różne ślimaki takie. Nie pamiętam dokładnie nazwy gatunku. Natomiast potem doszło do nazwijmy to, ja użyję słowa, w którym nie powinno być w tym filmie, nie, nie jest użyte poprawnie, ale wzięto materię, mate, materię z tego z mózgu, wy, wyciąg, nazwijmy ekstrakt ekstrakt, ten sposób, ekstrakt z mózgu tego że ślimaka. I przeniesiono, nie pamiętam w jaki sposób to zresztą zrobiono, do tego drugiego ślimaka. I ten drugi ślimak, który nie miał kontaktu w ogóle z tym drapieżnikiem, wykazywał zachowanie, tak jakby wiedział, że tego ślimaka należy unikać. I potem okazało się, że oni byli w stanie stwierdzić, że ten czynnik, który jest odpowiedzialny za pamięć, to było długie niekodujące RNA. Teraz tak. Tutaj jest taki mały disclaimer. To była jedna taka praca. Ja nie słyszałem o jakichś większych, y, su większych sukcesach w tej dziedzinie. Więc tak jak, tu, ponieważ rozmawiamy nie tylko o konkretnych naukowych rzeczach, ale również w jaki sposób nauka działa, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Tak? Czyli musi w tym przypadku oczywiście musi być powtarzalność takich wyników, więc być może, że ta praca, jakkolwiek ona była bardzo ciekawa, no być może nie, nie tak naprawdę nie, nie była poprawna, czy tam doszło do jakiegoś błędu, czy nie. No I tego nie wiem po prostu. Tylko tak należy sobie zawsze brać pod uwagę, że jeżeli, jeżeli dochodzi do jakichś takich niesamowicie ciekawych wyników, to trzeba, czy w ogóle jakichkolwiek wyników w nauce, to trzeba sobie zawsze zadać pytanie, czy one tak naprawdę się utrzymują z czasem. I to tylko taki mały, mały dodatek do tego. Natomiast jeżeli ta praca ma, ma rację, to to sugeruje. Że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby znaleźć ten molekularny mechanizm pamięci. I to trochę, jakby się ktoś zastanowił, to, to, yy, to ma sens, że pamięć jest zapisana w postaci polimeru. Tak? Bo, yy, I że ten polimer to tak naprawdę jest RNA. Takie, które nie kodujące, co mamy na myśli poprzez nie kodujące, to takie, które nie jest potem, nie jest potem przepisywane na białko, które nie daje efektu, które nie, jest, nie daje białka. Tylko jest tak naprawdę długim RNA, które, jeżeli ta praca oczywiście jest poprawna, jeżeli ta hipoteza jest też poprawna. Więc jeżeli tak jest, no to mamy w pewnym sensie też coś, co ma sens. Dlatego, że możemy sobie, w jaki sposób to jest potem odczytywane i czy to jest też jakiś gradient stężeń tego, tej cząsteczki, tego RNA gdzieś, nie mam pojęcia. Jeżeli, tylko, jeżeli ta praca jest poprawna, no to możemy tylko sugerować, że przynajmniej jesteśmy na drodze do tego, żeby dowiedzieć się, w jak, jaki czynnik molekularny jest przynajmniej odpowiedzialny za, za y, te przechowywanie tych informacji. A one w jakiś sposób muszą być przechowywane, dlatego że my ja w tej chwili. W lepszy lub bardziej, lepszy lub gorszy sposób byłem w stanie sobie przypomnieć, że taka praca miała miejsce, że kiedy się ją czytałem. Ale to nie było bezpośrednio dostępne. Znaczy to było dostępne, ale to nie było oczywiste, że to wspomnienie jakoś się ujawni w tym momencie, a jednak się ujawniło, czy ono gdzieś było tak, zapisane. Oczywiście w backgroundie. I ono pewnie. musi być zapisane, to wspomnienie musi być zapisane gdzieś w formie jakiejś molekularnej y, struktury, nazwijmy to w ten sposób. I musi być również jakiś mechanizm jego odczytu. To jest oczywiście stwierdzanie wszystkich, wszystko oczywistości, ale część bardzo, bardzo dobrych badań czy, czy odkryć naukowych właśnie się rozpoczęła od tego, żeby taką oczywistość, żeby jeszcze raz spojrzeć na pewną oczywistość. I więc tak, to, muszą być, to musi być jakiś mechanizm odczytu, jakiś, który ma jakieś jakiś podwaliny chemiczne w mózgu. To jest po prostu niemożliwe, żeby było inaczej. Tak jak powiedzieliśmy, Świadomość i procesy naszego mózgu, które my, które, my jesteśmy, które my jesteśmy w stanie tutaj uzewnętrznić, nie, ma, nie są oddzielone od materii. One są, z nią, one są ściśle z nią powiązane i tak naprawdę są efektem tej materii, czyli um, są umożliwione przez istnienie tej materii. Jeszcze a propos formy życia: Czy stwierdzenie, że humanoidy są. Uniwersalną formą inteligentnego życia jest zasadne. Jeśli się zastanowię na tym głośno, to wszystkie planety, które znamy, mają kształt sfery z mniejszą lub większą siłą ciążenia a więc postacie takie powinny być wydłużone w jakimś sensie. No jeżeli miałyby operować w środowisku z grawitacją, to dwunożność, zdaje się nadal zawsze najlepszym to Przede wszystkim chodzi o to, chodzi o to, żeby rzeczywiście, jeżeli jest się inteligentnym, jeżeli chce zbudować cywilizację techniczną, to musimy mieć te wszystkie interakcje społeczne, ale jeżeli chodzi o naszą anatomiczną, tylko i wyłącznie ten anatomiczno-fizjologiczny aspekt, który umożliwia tą cywilizację techniczną, to musimy mieć jakąś formę naszego ciała, która umożliwia nam te manipulowanie i tworzenie narzędzi. Manipulowanie narzędziami i ich również tworzenie. Jeżeli my możemy sobie wyobrazić, czy, czy humanoidalny yy, taki wzór budowy jest jedyny, yy, na pewno on działa, bo my jesteśmy tutaj. Natomiast yy, musi, to musiałby być, to musi być jakiś organizm, który ma wolne dwie, Jakieś, jakieś no może nie dwie, no tutaj też nie chcę no antypocyzmu, ale. ale musi mieć jakieś, jakąś zdolność łatwej manipulacji otoczeniem. Na przykład yy, słoń. No, y, słoń ma bardzo duży mózg swoją drogą tak naprawdę. Jest dosyć inteligentnym zwierzęciem, ma, ale, ale jego mózg nie jest do końca swobody. A propos rytuałów też chyba przejawia jakieś zachowania rytualistyczne, na, przy na, pogrzeby przy ma. Pogrze... ma... To, tak, Bokówki. na pewno na pewno y, ma. Y, rzeczywiście, to jest prawda. Słyszałem o tym, że słonie mają. Y, y, nie są zupełnie ambiwalentne w stosunku do śmierci członków swojego własnego stada. Zresztą, szympansy również nie. Mm. Ale. Y, tak, ale więc właściwie, czy humanoidy są jedynym rozwiązaniem na y, gatunek czy, czy organizm, który mógłby zbudować cywilizację technologiczną? Nie wiem. Y, na, pewno jest, na pewno to jest plan budowy, który ma sens. To nie może być raczej jakiś bardzo długi. Powiem tak, y, nie wydaje mi się również, że byłoby bardzo efektywne posiadanie bardzo dużej ilości wystających y, kończyn. Musi być równowaga i to też oczywiście. Symetria. Musi, nie tyle symetria. Musi a. być równowaga pomiędzy tym i, i pomiędzy y, tym y, no, pozytywnymi aspektami dodawania kolejnej kończyny, na przykład, a, a, a niebezpieczeństwem, jakim, doda, jakim to, że się ma dodatkową kończynę. Że coś nas za nią Schwyci, tak, schwyta. właśnie dokładnie to miałem na myśli. Jeżeli, się nagle byśmy, jeżeli nagle byśmy mieli bardzo dużo kończyn, no to czy rzeczywiście ogon. czy ogon, to byśmy mieli bardzo dużo różnych możliwości dodatkowego manipulowania przedmiotami środowiskiem naokoło. Ale dodatkowa kończyna powoduje, że to jest również dodatkowa wypustka, za którą drapieżnik może złapać. Bo z kolei zmniejszanie ilości kończyn nie powoduje takiego, takiej możliwości manipulowania przedmiotami, więc musi być tutaj jakaś równowaga. I wydaje mi się, że to y, należy też trochę na to patrzeć. Ogon z naszego, z jakiegoś powodu u ludzi ogon nie jest, nie jest korzystny, nie ma go, y, więc ja podejrzewam, że po prostu dlatego. My, mamy, my nie musieliśmy używać ogona jako, na przykład y, jakiegoś takiego, jakiś nie wiem, no do. Do złapania równowagi, tak? Jak na przykład, nie wiem, dinozaury podczas biegu. tak, <grym>, Nazwijmy to w ten sposób. Chociaż nie wiadomo właściwie, w jaki sposób dinozaury się zachowywały, tak? bo to, to z, 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 trudno to wywnioskować też z, z tego z paleontologii. Ale te, tego, jeżeli mamy budować taki organizm, który byłby inteligentny i robić to rzeczywiście sensownie i pod kątem tych ewolucyjnym, to musimy patrzeć na to też z tego punktu widzenia. Nie powinniśmy na siłę. Budować czegoś, co nie jest humaninoidalne, oczywiście, ale też nie powinniśmy sztucznie tworzyć takiej kalki wszystkiego, co tutaj mamy na Ziemi. A który z słynnych tworów ludzkiej wyobraźni jest bardziej zbieżny z naukowymi, naukowymi podstawami? Myślę tutaj o, no powiedzmy, Star Treku albo Gwiezdnych wojnach. Którzy obcy są bardziej wiarygodni? To znaczy, w Star Treku to obcy dlatego wyglądają jak ludzie tylko z jakimiś pro, pro, dodatkowymi rzeczami, bo to jest, to jest problem finansowy, a nie problem wyobraźni. Tak? Oni nie mieli, oni zawsze mieli mały budżet, więc, więc, więc ktoś, kto. Zresztą w tym oryginalnym Star Treku, to obcą cywilizacją można było być wtedy, nawet jak się inaczej ubierało. Tam, była, tam był jeden odcinek, nawet nie pamiętam, który. Też widzowie w komentarzach mogą mi powiedzieć, gdzie była cała planeta ludzi ubranych jak y, y, gangsterzy z lat 20. Tak, był taki odcinek. Był to jeden z najgorszych odcinków Star Treka w ogóle w historii. Więc, ale to z powodów finansowych. To nie dlatego, że oni nie mieli wystarczającej wyobraźni, w jaki sposób zbadać cywilizację czy biologię na obcej planecie. Więc Star Trek, czy Star Trek jest dobry pod kątem y, wy, wy, wymyśl, wymyślności, pod kątem wymyślności czy. czy czy takiej wyobraźni biologicznej? Nie. Absolutnie nie. Ale nie, ale, ale nie patrzymy na Star Trek. Czy nie oglądamy Star Treka dlatego? Czy Star Trek nie dlatego jest niesamowicie dobrym serialem, że on tą biologię czy naukę w Star Treku pokazuje w sposób bardzo dobry? Tam na przykład biologia, moim zdaniem, w Star Treku jest spektakularnie źle zrobiona. Tam, tyle, tam jest naprawdę źle, ale. Ja, ja uwielbiam Star Trek. Ja, ja nie, ja, jak oglądam Star Treka, to nie dlatego, żeby się przez cały czas denerwować, że tutaj jest przecież jak to przecież, tak, że, że na przykład ja, ja, ja tam, tam a oni zawsze tam powtarzają, że jest jakiś problem, i jest, i jest pani pan, pani doktor na przykład w, w tym w Next Generation mówi, że jego nukleotydy się rozpadają. No ja bym, powiedział, że rzeczywiście, to jest pewien problem, tak? Ale, e, ale czasami te stwierdzenia są tak bezsensowne, że. W kontek no, oczywiście, e, można sobie wyobrazić, że nukleody się rozpadają, tak? Reagują i na przykład. Ale w kontekście tego, co jest pokazane na ekranie, to takie stwierdzenie to tak nie, nie za, wygląda. To tak, za, to tak nie za bardzo miałoby większy sens. Więc ale ja to nie, to, to nie dlatego wszyscy i widzowie to również pewnie mam nadzieję, że się tutaj zgodzą. My nie dlatego oglądamy Star Trek i nie dlatego Star Trek jest pod, ponadczasowy. To jest ta cała wizja i ta filozofia, którą tak naprawdę Star Trek ze sobą prze, prze, przekazuje. Gwiezdne wojny. Ja tutaj zaryzykuję stwierdzenie, yy... Ja, ja jestem właśnie tym bardziej człowiekiem, który lubi Star Trek niż Gwiezdne Wojny. Ja nie lubię Gwiezdnych Wojen. A ja na, ja na opak. A ty odwrotnie. Tak, Pan tak, odwrotnie. Tak, pan tak, odwrotnie. Tak, tak. No więc ja, tak, ja, dlaczego ja tak nie, nie za bardzo te Gwiezdne Wojny... To już prawda, mówię, po, po, nie, powiem inaczej. Bardzo lubię pierwsze te trzy Gwiezdne Wojny, te pierwsze, te pierwsze, pierwsze trzy, czyli okay. stworzone, czyli tak. czwarta, piąta, szósta I, tak. część. Ja uważam, że jest to pierwsze stworzone tak przez George'a Lucasa i, i tam Spielberg był chyba reżyserem, też nie pamiętam już do końca, czy, czy on miał coś wspólnego też. W każdym razie te pierwsze, te pierwsze czyli czwarta, piąta i szósta część, to jest absolutnie fantastyczne, spektakularne zjawisko i również bardzo. Oczywiście, każdy raz będzie sobie dyskutował, że to jest tak naprawdę wzięte stąd, stamtąd i tak dalej. Natomiast zaprezentowanie tego jest w sposób bardzo nowy. Jest to tak naprawdę bardzo niezwykle nowy, nowy, nowy sposób prezentowania science fiction. Więc z tego powodu lubię, więc trochę zmieniam to, co powiedziałem. Teraz się wycofuję, teraz trochę z tego co powiedziałem. Z tego powodu te Gwiezdne Wojny bardzo lubię. Tych najnowszych Gwiezdnych Wojen nie obejrzałem. Ja uważam, że to jest to najnowsze, czyli to jest, nie wiem, która ta część. Siódma, ósma i dziewiąta. dziewiąta. Nie, ja tego nie oglądałem. Również nie jestem zbyt dużym fanem tych seriali, które teraz się pojawiają, to znaczy ten Mandalorian i Obi-Wan Kenobi. I Obi -Wan Kenobi. Ob tych Mandalorian próbowałem, próbowałem oglądać i zupełnie w jakiś sposób mi się nie, 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 nie wciągnął. A, a... Nie siadło, jak to mówią. Jak to mówią, tak. Natomiast, ale z punktu widzenia biologii może i to jest trochę lepiej, dlatego że mamy do czynienia z o wiele bardziej różnorodnym, różnorodnymi, różnorodnym światem przedstawionym, czy tą całą, tymi całymi cywilizacjami i różnymi gatunkami, które mamy, z którymi się spotykamy. Więc z tego punktu widzenia to jest może trochę lepsze, bo ja rzeczywiście wyobrażam sobie życie na innych planetach jako coś, co jest w miarę co jest różnorodne. Oczywiście, jeżeli powstawanie skomplikowanego życia jest regułą, a nie wyjątkiem. I tutaj przez skomplikowane życie mam na myśli na przykład powstawanie wielokomórkowego życia, bo ja podejrzewam, że życie jest bardzo różnorodne, jeżeli, swoją, jeżeli chodzi o swoją chemię, jaką, z, jakiego może, z jakiego może być zbudowane, z jakiej może być zbudowane. Natomiast toczy, natomiast to, i oczywiście ta różnorodność potem może się przekładać na. Na właściwie nieskończoną różnorodność różnych ewolucyjnych rozwiązań. Ale nie wiadomo też, czy, czy, my, czy my wszędzie będziemy mieli takie różne dżungle, na przykład, czy tego typu rzeczy. Dlatego, że nie wiadomo do dzisiaj również, czy życie takie skomplikowane jest regułą, czy wyjątkiem. Ja podejrzewam, że raczej jest bliżej reguły niż wyjątku. Ale nie wiadomo. W, naszej, w naszych dzisiejszych poszukiwaniach sięgnęliśmy e, układu planetarnego Proxima. Właściwie Proxima B to jest w Proxima Centauri, prawda. Sięgnęliśmy też Wenus, Marsa. Wróciliśmy do początków czasoprzestrzeni, ale też zakładam, że nasi widzowie chcieliby znaleźć formę życia, jaką jest Pan doktor. Jak Pana doktora znaleźć, przeczytać prace naukowe. Ja, no można mnie po prostu, mówiąc kolokwialnie, wygooglać, to się na pewno coś znajdzie. Ja jestem, jestem na Twitterze, jestem również na chociaż Facebooku, tak, ale chyba nie mam, nie, jestem też na Facebooku. Ja właściwie jestem nawet w tych wszystkich social media, tylko że ja tak naprawdę nie mam czasu w ogóle nic tego używać. Więc, więc oczywiście można mnie znaleźć na Twitterze, można mnie znaleźć wszemi wobec. Również oczywiście, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, czy jakieś sugestie, czy komentarze, to jak najbardziej zachęcam do kontaktu, dlatego że dla mnie to jest zawsze bardzo też interesujące, jaka jest percepcja tego, tych naszych różnych badań i tych naszych różnych poglądów i naszych różnych naszej wiedzy przez, mm, przez właśnie. Społeczeństwo i ludzi, którzy się tak naprawdę tym interesują. Więc jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do kontaktu. Postaram się w miarę możliwości swoich skromnych czasowych oczywiście odpowiedzieć na wszelkie pytania, jeżeli Państwo mają. Szanowni Państwo, to był dr Janusz Pętkowski, MIT, to jest The Human Story. Do zobaczenia następnym razem. Jeśli chcecie, dajcie kciuka również nauce. Dziękuję Panu bardzo i dziękuję Państwu również.